Dzień dobry, witam Państwa na 29. sesji Rady Gminy Kudlej. Przed przystąpieniem do naszego porządku obrad i wręczymy nagrody pieniężne najlepiej uczącym się uczniom w gminie Kudlej. Proszę, panie wójcie. Dziękuję, panie przewodniczący, szanowni panowie radni, pracownicy gminy. Przystąpimy od samego początku do wręczenia stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów z terenu gminy Firlej. To są stypendia motywacyjne. Od pewnego czasu zapoczątkowaliśmy wręczanie tych stypendiów. Nagradzamy te dzieci za wysokie wyniki w nauce, za zdobyte osiągnięcia i wzorowe zachowanie. I takich uczniów dzisiaj mamy 9 i chciałbym wręczyć im właśnie te stypendia oficjalnie przed sesją Rady Gminy. 4 uczniów mamy ze szkoły podstawowej w Woli Skromowskiej imienia Marii Konopnickiej i 5 uczniów mamy ze szkoły podstawowej w Firleju imienia Janusza Korczaka, także będę po kolei wyczytywał i oczywiście z zachowaniem obostrzeń będziemy prosić tutaj wszystkie osoby, są także z nimi rodzice. Zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie, a później przystąpimy do kontynuacji sesji Rady Gminy. Zatem pierwszą osobą, której chciałbym to motywacyjne stypendium wręczyć jest Tomasz Ciechański, uczeń szkoły podstawowej w Woli Skromowskiej. Gratuluję, Tomek. Poprosimy Ciebie tutaj. Proszę bardzo, to jest dla Ciebie stypendium. Możemy się przesunąć tutaj w tą stronę. Gratulacje jeszcze raz i brawa oczywiście. Drugą osobą ze szkoły podstawowej w Woli Skromowskiej jest Dominika Jaszcz. Zapraszam Dominikę. Gratuluję wysokich wyników w nauce. Może maseczkę, maseczkę chociaż do zdjęcia. Jeżeli chcesz, to możesz ściągnąć. Brawa! Trzecią osobą jest uczeń również szkoły podstawowej w Woli Skromowskiej. Jest to Patryk Cybul. Zapraszamy Patryka. Już chyba po raz kolejny. Widzieliśmy się wcześniej. Proszę bardzo i proszę ustawmy się do zdjęcia. Zdejmij sobie maseczkę. Zdejmij maskę, Patryk. O właśnie. Brawa dla pana. I ostatnią osobą jest uczennica również szkoły podstawowej w Woli Skromowskiej, to Katarzyna Bujek. Zapraszamy w Hasie. Gratuluję. Proszę bardzo, to jest stypendium i pamiątkowe zdjęcie. I teraz poprosiłbym te wszystkie 4 osoby plus pana dyrektora do wspólnego zdjęcia razem. Panu dyrektorowi również gratuluję. Dziękuję bardzo. Nie. Poproszę w tą stronę was, dobrze? Bo na tę ścianę. Panie wójcie, jeszcze poproszę. Może pan dyrektor? O, dobrze. I jeszcze? Bo tu nam ścianki brakuje. Jeszcze tam do przodu się pokazuje, że widzę. Bądźcie się, proszę wszystkich w tą stronę do ściany, dobrze? Bardzo proszę. O, teraz będzie ładniej. Masz pan wolny. Ktoś jeszcze chce zdjęcie, tak? Wielkie brawa jeszcze raz. Stypendystów z Woli Skromowskiej. No i teraz przejdziemy do szkoły podstawowej w
jubileju i pierwszą uczennicą, która otrzymuje stypendium za wysokie wyniki w nauce, zdobyte osiągnięcia i wzorowe zachowanie jest Zofia Grądek. Zapraszamy. Gratulacje, Zosiu. Proszę bardzo, dla ciebie stypendium i zdjęcie. Drugą osobą jest uczeń Grzegorz Cieniuch. Gratuluję, Grzesiu. Proszę bardzo. A jeszcze jest jego brat w dodatku. Zostań, Grzesiu. A jest jego brat Krzysztof Cieniuch. Także myślę, że tutaj możemy to załatwić za jednym ciosem. Gratulacje, Krzysztof. I zapraszam do wspólnego zdjęcia. Przesuńcie się trochę. Przesuńcie się tam trochę. Wielkie brawa! Kolejną osobą, która dostaje stypendium motywacyjne za wysokie wyniki w nauce, zdobyte osiągnięcia i wzorowe zachowanie jest Mateusz Wok. Zapraszamy. Gratulacje, Mateusz. Proszę bardzo, to jest dla ciebie wyróżnienie i tutaj zapraszam do wspólnego zdjęcia. Brawo! I ostatnią osobą jest uczennica Weronika Patronowicz. Nie ma jej. I nie jest obecna, to tutaj na ręce pana dyrektora złożymy to stypendium. Także przekażemy i no i teraz co? Pamiątkowe zdjęcie z wszystkimi. I brawa wielkie dla wszystkich. Pan dyrektorowi gratuluję. Tak zdolnie uczył. To rodzicom przede wszystkim. Dokładnie. Dobrze. Panie przewodniczący, proszę o kontynuację sesji rady. Tutaj sobie uporządkujemy. Pani dyrektor, poprosimy panią. Nagród dzieciom. Widzę, że moje notowanie spadły co do urzędu gminy. Też mogłem pogratulować dzieciom. No jest jak jest sytuacja. Bardzo mi z tego powodu jest przykro, chociaż nigdy nie zabiegałem o żadne stanowiska kierownicze, ani też funkcji przewodniczącego Rady Gminy, to radni mnie wybrali. No, przechodzimy do sprawy pana. Przed przystąpieniem jeszcze do sesji będzie... Proszę. Tak, mamy akurat dzisiaj gościa i ta pani chciałaby przedstawić akurat swoją propozycję. Moglibyśmy ją poprosić. Tak? Proszę. No, tak, pani ma. Proszę chwilkę jeszcze poczekać przed tym, jak pani zabierze głos. Czytajmy porządek obrad. Przed tym, jak pani zabierze głos, przystąpimy do oficjalnego otwarcia. Witam państwa, witam radnych na 29.
sesji Rady Gminy Filej. Witam pracowników urzędu, witam panią Marię Stawinogę, kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, witam panią dyrektor Szasz, również gości, którzy przybyli, żeby przedstawić swoje propozycje co do mieszkańców gminy Filej. Przystąpimy w tej chwili do listy obecności. Spróbujemy uruchomić urządzenie. Dziękuję bardzo. Na 15 radnych 14 jest obecnych. Stwierdzam kworum do prawomocności obrad i ważności podejmowanych uchwał. Przeczytam państwu teraz porządek obrad. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad. Punkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt 4. Interpelacje, wnioski, zapytanie radnych. Punkt 5. Sprawozdanie z działalności wójta gminy. Punkt 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Filej z organizacjami pozarządowymi za rok 2020. Sprawozdanie. Punkt 7. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków w gminie Filej za rok 2020. Punkt 8. Sprawozdanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Filej za rok 2020. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Fileju jako uchwałemu zarządcy na oddanie dzierżawy na okres do 3 lat części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 2.2270 o powierzchni 11,6150 hektara położonej w miejscowości Filej, gmina Filej, stanowiącej własność gminy Filej. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Filej za 2021 roku. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Filej w 2021 roku. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Filej w 2021 roku. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu o udzieleniu zamówień publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej energii elektrycznej. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. Punkt 15. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski, zapytania radnych. Punkt 16. Zakończenie obrad. Kto z panów radnych jest za tak przygotowany, przedstawiony w porządku obrad? Przed przystąpieniem do kolejnego punktu sesji otworzyliśmy, także proszę panią o przedstawienie swojej propozycji. A przepraszam, 14 głosów za, stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Proszę przedstawić propozycję. Dziękuję państwu bardzo za głos. Przede wszystkim to dzień dobry, witam państwa serdecznie. Na wstępie to chyba chciałam się przedstawić, ponieważ niektórzy tutaj z państwa mnie znają. Jestem mieszkańką tutejszej gminy, czynnym nauczycielem, pedagogiem, terapeutą, ale dzisiaj przychodzę tutaj do państwa jako przedstawiciel Powiatowego Zrzeszenia Zespołów Sportowych w Lubartowie z taką ofertą. Miał tutaj być dzisiaj prezes, ale niestety wypadł mu wyjazd, ponieważ zdobywa kolejne granty w ministerstwie, żebyśmy mogli dalej tutaj pracować nad rozwojem dzieci i młodzieży. Ja z racji tego, że jestem też mamą tutaj i rozmawiam z rodzicami z terenu gminy Filej i słyszałam takie głosy właśnie, że brakuje tutaj takich zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Stąd też właśnie chciałam państwu zaproponować też taki zorganizowany wypoczynek. Nasze Powiatowe Zrzeszenie Klubów Sportowych proponuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży w formie kolonii i półkolonii. W formie kolonii są to, jest to wypoczynek we Władysławowie nad morzem, jest to wypoczynek dwutygodniowy i również w formie kolonii wypoczynek w Białym Dunajcu, czyli w górach, również wypoczynek dwutygodniowy. Co jest takie najbardziej interesujące, mi się wydaje tutaj, zwłaszcza dla rodziców dzieci, wysyłających dzieci, że my jako jedno z nielicznych stowarzyszeń ubiegamy się o dofinansowanie w Zakładzie Ubezpieczeń Rolniczych KRUS, prawda?
Te dofinansowania są bardzo duże, ponieważ tak jak do tej pory było, że dofinansowanie jest ponad 50%. Jeżeli na przykład koszt takiego dwutygodniowego wyjazdu w formie kolonii kosztuje 1200 zł, to dzieci przynajmniej jednego z rodziców ubezpieczonych w KRUS płacą około 500 zł. W tym mają zakwaterowanie, pełne wyżywienie, ubezpieczenie, różnego rodzaju atrakcje, w zależności od tego, gdzie właśnie udajemy się. Kolejna forma wypoczynku są to półkolonie, tutaj organizowane, gdzie dzieciaki przez okres 10 do 14 dni, w zależności od naszej oferty, zabierane są codziennie od godziny 8 z domu i codziennie gdzieś jedziemy w inne miejsce zwiedzać, zapewniać dzieciakom atrakcje. Naprawdę są to różne miejsca. Wyjeżdżamy do Zoo w Warszawie, w Zamościu, do Kazimierza. Mają różne atrakcje zapewnione. W tym roku dodatkowo chcielibyśmy wzbogacić tą naszą ofertę o taką przestrzeń dla młodzieży, żeby mogła przezwyciężać skutki, negatywne skutki pandemii i tej izolacji, na którą no niestety została zmuszona nasza młodzież, tak? Jak badania wykazują, znacznie, drastycznie wzrosły autoagresja, samookaleczenia, nawet próby samobójcze. Stąd też ta forma wypoczynku jest dla nich też takim miejscem, gdzie będą mieli zapewnioną pomoc pedagoga, psychologa, gdzie będą mogli przezwyciężyć w środowisku rówieśniczym te wszystkie negatywne skutki i konsekwencje. Dlaczego jestem tutaj dzisiaj? Dlatego, że proszę o Państwa wsparcie. Mam nadzieję, że będziemy mieli Państwa akceptację, ponieważ nie jesteśmy takim stowarzyszeniem, które wchodzi, ingeruje gdzieś tam w jakąś gminę niechcianym. Liczymy na owocną współpracę. Jesteśmy otwarci na Państwa jakieś wskazówki czy też uwagi i będziemy, myślę, się dostosowywać do nich, jeżeli Państwo będziecie mieć co do organizacji naszych wypoczynków takowe wskazówki lub uwagi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. Ja myślę, że jeżeli są jakieś pytania, to jeszcze korzystając z okazji, że Pani jest z nami, można pytać. Ja mogę zabrać głos? Tak. Proszę bardzo. Właśnie Mariusz Stawila, to Kierownik Wyrzutowa Mocy Społecznej, Firmaju. Chciałam się odnieść do tej Państwa propozycji. Ja najbardziej uważam, że ta propozycja no jest jedną z wielu form, które tutaj możemy zaoferować naszym dzieciom. Natomiast nie zgadzam się z tym, że dla naszej młodzieży, dla naszych dzieci my nic tutaj w naszej gminie nie robimy dotychczas i nie robiliśmy. Dlatego, że co roku organizowane, jak zresztą Pan Wójt wie, prawda, organizowane były półkolonie bibliotece dla dzieci, gdzie też nasze dzieci wyjeżdżały. Nawet były wcześniej kolonie 10-dniowe, a później dwutygodniowe, a później jużśmy organizowali kolonie tygodniowe. Też jeśli chodzi o wypoczynek dla dzieci, Pani tutaj może dofinansowanie z KRUS. Jak najbardziej. Jesteśmy też w kontakcie z KRUS-em i takie kolonie dla dzieci rolników były oferowane. Też dzieci z naszej gminy uczestniczyły w takich koloniach. Jak jeśli chodzi o rok ubiegły, wiadomo, że ze względu na pandemię ta sytuacja, całe to nasze przygotowanie do półkolonii czy też kolonii zostało ograniczone i w zasadzie w ubiegłym roku zrezygnowaliśmy z organizowania półkolonii, dlatego że wiadomo, jaka sytuacja była, prawda, jeśli chodzi o pandemię, nie chcieliśmy narażać tutaj dzieci też na ewentualne jakieś tutaj narażenie się w sensie zdrowotnym i też podjęliśmy taką decyzję, że te półkolonie nie będą organizowane. Natomiast no nie wiemy, jak w tym roku będzie. Mamy zaplanowane w budżecie na organizację półkolonii pieniądze w ramach innego programu profilaktyki, więc jeszcze podejmiemy tą decyzję, czy będą one organizowane. W tamtym roku wiemy, że wszedł w życie bon turystyczny, więc liczyliśmy na to, że rodzice zadecydują już sami, czy ze względów zdrowotnych mogą to dziecko wysłać, prawda, na kolonie, czy też nie mogą wysłać.
Więc tutaj już tak uzupełnienie do tego, co Pani mówiła, najbardziej mówię, jesteśmy za współpracą, ale no, uważam, że ten wypoczynek dla dzieci, czy ta oferta kolonijna, czy półkolonijna była organizowana, dodam jeszcze, że dzieci corocznie z PCPR-u dostajemy około 20 skierowań, gdzie nasze dzieci też jeżdżą na kolonie, gdzie rodzice nie ponoszą płatności. Także tyle z naszej strony. Dziękuję. To znaczy, tak, nie może odpowiedzi, bo absolutnie nie chciałam, żeby to zabrzmiało jako zarzut, natomiast Państwo tutaj macie ograniczoną liczbę. My nie mamy takich ograniczeń. Tyle, ile będzie potrzebujących, tak, tyle my zorganizujemy grup. Stąd też właśnie takie moje informacje od rodziców, ale to absolutnie nie był broń Boże zarzut. Dziękuję bardzo. Troszeczkę właśnie tak to odebrałam, że w tym kontekście, także przepraszam, jeśli to było w złym kontekście. Dobrze, Panie sobie wyjaśniły sprawę, na początku sesja będzie przebiegała prawnie. Dziękuję. Dziękujemy. Także dziękuję również. Jeżeli coś, to proszę wrócić tam do kontakt. Wtedy ewentualnie przygotuję jakieś oplakatowanie, jeżeli Państwo będziecie zainteresowani i będziemy to propagować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Witam Pana mecenasa Dubiera również, który będzie sprawował pieczę nad poprawnym porządkiem obrad od strony prawnej. Przyjęliśmy porządek obrad, teraz przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół był wyłożony. Kto chciał z Państwa radnych, mógł się z nim zapoznać. W tej chwili głosujemy nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji bez czytania. Dziękuję. 14 głosów za. Stwierdzam, że protokół przyjęliśmy z poprzedniej sesji bez czytania. Punkt 4. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych. Jeśli takowe pytania padną, takowe jakieś zapytanie do Pana Wójta, kupiliśmy tą mównicę, wydaliśmy na nią pieniądze, także zapraszam do mównicy, to byśmy byli ładniej, wyraźnie widziani. Są pytania? Proszę. Panie Marku. Witam Szanowni Radni, Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, zaproszeni goście, pracownicy urzędu. Moje pytanie jest takie do Panów Radnych. Czy Panowie Radni mają informację, od kogo kupiliśmy działkę dla wsi z Funduszu Sołeckiego, wsi Czerwonka? Można powiedzieć. Wiedzą Państwo? Nie. Czyli tak, nasz Pan Radny, Pani Sołtys, jego ciocia, a kupujemy za działkę od wuja. Nazwisko jest to samo. Czy to jest przypadek? Nie. Proszę wziąć pod uwagę, że sprawa była pilna. Niektórzy się uśmiechają, więc ja pytam, czy może ktoś wiedział? Bo ja o tym nie wiedziałem. Możecie Państwo to skomentować. Czy to może w tym momencie się odniosę do sprawy pilnej? Co do sprawy pilnej? Do końca grudnia należało, że tak powiem, rozwiązać sprawę z Funduszem Sołeckim, dlatego ta sprawa była pilna. Dziękuję. Następna sprawa. Dostałem list pocztą w lutym. W związku z tym, że nie było sesji w marcu, nie mogłem tego przedstawić. Ktoś napisał do mnie osobiście, ale jako wyborca i mieszkaniec naszej gminy. Ma kilka rzeczy, które ludziom leżą na sercu i w związku z tym, że jest tu bardzo dużo nazwisk, więc nie mogę przeczytać tego pisma, chciałbym mieć możliwość z Panem mecenasem przedyskutować, jak mogę to pismo przedstawić. Pokrótce powiem, chodzi o sytuację w naszej gminie, jakieś referendum, które było w sprawie
czasu pracy, w sprawie zatrudnienia pani wicewójtki i jej zarobków, w sprawie zatrudnienia kierownika z pana od środowiska i słucham? Gospodarki komunalnej. To w sprawie w ogóle zatrudnienia w naszej gminie, w jaki sposób to się odbywa. Jest też pytanie, to już nie jest tajemnicą, że kiedyś pan radny to była zadał pytanie, czy zatrudnienie następnego prawnika wiąże się z nowymi kosztami, gdy pan wójt się nie odniósł do tego, tak samo jak na ostatnie pytania, które szybko odpowiedział pan, że odpowie pan na piśmie, co miał na myśli, że do dzisiaj od tamtej sesji minęło 2 miesiące. Ja żadnej odpowiedzi nie dostałem. Na razie tyle dlatego, że mówię, no nie mogę przeczytać tego pisma ze względu na ilość nazwisk. Poproszę. To w tej, panie mecenasie. Nie. Ja myślę, że to nie jest sprawa, która zaważy na jakichś tam interesach gminy i tak dalej. Po prostu nie sądzę, że potrzebna jest przerwa. Ja to po prostu chciałbym po sesji zostać na chwilę z panem mecenasem, jeśli taka możliwość będzie. I po prostu, żeby to nie przedłużać, a jednocześnie, żeby ktoś się do tego odniósł. Dziękuję bardzo. Przepraszam cię, dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Proszę. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Radni. Mam takie pytanie do Pana Wójta. Czy w przyszłości jest zaplanowany projekt drogi gminnej w miejscowości Wólka Rozwadowska? Drugie mam takie pytanie. Chodzi mi tutaj też o zwierzęta, będzie tutaj punkt, ale zwierzęta bezdomne u nas jest tam, są, one mają właściciele, tylko po prostu stwarzają zagrożenie dla miejscowych tam mieszkańców. Wybiegają na drogę, nawet był jeszcze już wypadek z udziałem w sali samochodu, gdzie no, kierowca tam woli jakieś uszczerbki w samochodzie. Na szczęście to nikomu się nic nie stało. I myślę, że trzeba by jakoś może po prostu zająć się tym tematem, bo z tego co wiem, to była tylko przywożona kara dla tych psów, ale mi się wydaje, na zdrowy rozum, to powinniśmy ograniczyć u tego pana właściciela rozmnażanie się tych psów. Dziękuję. Dziękuję panie Józefie. Proszę panie Adamie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jak wszyscy wiedzą doskonale, że w ostatnim okresie czasu przyszło nam żyć w warunkach tej pandemii. Jak wszyscy doskonale sobie zdają sprawę z tego, że kiedy spotykamy się tutaj chociażby na komisjach czy na sesji, wchodząc do urzędu gminy, pracownik bada nam temperaturę. Dzisiaj tego akurat nie było. No bo dzisiaj może już poluzowane są obostrzenia, ale w związku z tym, panie wójcie, mam takie pytanie. Czy w związku z powyższym, co powiedziałem, chodzenie inkasenta od domu do domu, inkasenta, który pobiera opłatę za wodę, czy to jest rzeczą normalną w sytuacji takiej, a nie innej, gdzie chodzi z domu do domu, nie wiemy, z kim miał kontakt i tak dalej. Nawiązując jeszcze może miesiąc do tyłu, 8 marzec był dniem, był to poniedziałek, w piątek poprzedzający ten 8 marzec były sytuacje, że pracownicy w urzędzie gminy mieli oznaki jakiejś choroby, natomiast nie przeszkadzało to, żeby w poniedziałek się wszystko odbywało, wręczanie kwiatów w parku, kobietom i tak dalej. Także myślę, że to nie było rozsądne. Dziękuję.
Czy jeszcze ktoś chce zadać pytanie? Proszę. Przepraszam, że nie o wszystkim powiedziałem, ale chciałbym zapytać oficjalnie, bo ze względu na to, że koledzy rynkowcy jesteśmy zaniepokojeni pomostami, czy mógłby Pan w ramach swojej jakiejś tam działalności spytać, kto jest prawowitym właścicielem pomostów? Chodzi o to, żeby to było, po co jakieś tam domysły i wymyślanie, kto je, czy Wody Polskie, czy Starostwo, czy oczywiście pierwsze to na wójta zwalają, że to gmina i gmina powinna to naprawić, więc żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy, wiemy, po co domysły i tak dalej. Następna sprawa, chciałem zapytać Panią o promocję. Proszę Pani, od czasu do czasu zaglądam na stronę, czyli tak, to już są wrzucane jakieś tam zdjęcia tylko jeziora. Moje pytanie jest tylko przekazaniem pytania, które zadali mi koledzy morscy. W związku z sytuacją, że tak, na orkiestrę Jurka Osiaka robimy dużą imprezę, która jest zauważona przez media lubartowskie, media lubelskie, Kurier Lubelski, Panoramy Lubelskie, jest o tym wspomniane. Natomiast na naszej stronie Wiedza i Rozrywka o tym nie ma. Jeśli ja przeszkadzam jako moc, to żeby Pan nie wpisać nawet, ale po prostu chciałbym, żeby taka informacja była na naszej stronie też pójdzie. Następna sprawa, robimy zbiórkę pieniędzy dla dziecka, Ineczki. Sytuacja jest podobna. Jest o tej sprawie, że morsujący Firlej robi dużą imprezę, mamy gości zaproszonych, nie ma o tym ani słowa. Taki kamyczek do Pana Wójta, że no, najwięcej na orkiestrę świątecznej pomocy było nas tam nad jeziorem i puszka przyjechała z Lubartowa, natomiast Pan, no żałujemy, że Pan nas nie odwiedził, bo chcieliśmy wspomóc naszą puszkę. No niestety był Pan w innym miejscu, czego żałujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania jeszcze? Panie wójcie, odniesie się Pan na końcu do tego? Dobrze, dziękuję. Nie mam pytań, przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie działalności wójta gminy Filej. Proszę Panie. Dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowna Prezydium, Panowie Radni, Pracownicy Urzędu Gminy, Panie Mecenasie, Pracownicy Jednostek Organizacyjnych, Pani Wicewójt, też jest obecna tutaj. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Firlej 12.02.2021, 23.04.2021. No niestety jest to spory okres czasu, kiedy się nie widzieliśmy razem. Natomiast no było to wywołane pewnymi, że tak powiem, ważniejszymi rzeczami, o czym za chwilę będę mówił. Jeżeli chodzi o miesiąc luty, ja nie będę tutaj już teraz, że tak powiem, podawał konkretnych dat, natomiast podam najważniejsze rzeczy, które wydarzyły się w tych miesiącach. Pozwólcie Państwo, że ja zdejmę na chwilę tą maskę, tak żeby było lepiej słychać. W miesiącu lutym rozpoczęliśmy nabór na rachmistrzów do Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań. Później został następnie powołany zespół odpowiedzialny za prowadzenie spisu z ramienia urzędu i kontynuacją było rozpoczęcie tego spisu. Kolejnym działaniem we współpracy z Komendą Powiatową Policji było rozpoczęcie akcji Seniorze, uwaga, nie daj się oszukać. I tutaj szczególnie uczulaliśmy osoby starsze na oszustwa telefoniczne, na wymuszanie i wyłudzanie pieniędzy od osób starszych. Takie warsztaty były przeprowadzane i dziękujemy Komendzie Powiatowej Policji za to, że cały czas czynnie nas wspiera i współpracuje. O współpracy z Komendą też powiemy przy okazji akcji krwiodawstwa, ale to do tego odniesie się Pani Małgosia Szczepaniak-Gryglicka, która powie o tej akcji, ponieważ będzie ona prowadzona w kwietniu.
A w zasadzie pojutrze. Dalej, kolejnym punktem było wręczenie nagród w konkursach przeprowadzonych przez Referat Promocji Turystyki i Kultury. Konkurs walentynkowy, feryjny, to takie okolicznościowe konkursy, ale no, też zachęcają mieszkańców do tego, żeby brali udział w takich działaniach. I zawsze to ten mieszkaniec poprzez taką formę jest bliżej Urzędu Gminy i ma możliwość odwiedzenia tego urzędu. W związku z rezygnacją sołtysa w miejscowości Firlej zorganizowane zostało zebranie. Dziękuję wszystkim obecnym. Dziękuję panu Michałowi Zarębie, kierownikowi, który pomagał mi. Panu Jarosławowi Filkowi, który był protokolantem. Dziękuję panom radnym, którzy byli na tym spotkaniu, na tym zebraniu. Został wybrany nowy sołtys. Pan Zbigniew Zalewski pełni tą funkcję od miesiąca lutego. Odbyło się także tutaj w Urzędzie Gminy spotkanie z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych, panem Grzegorzem Jaworskim. Wraz z pracownikami Urzędu Gminy Firlej były to konsultacje na temat rozwiązań i projektu budowy drogi Firlej-Kamionka. Za chwileczkę. To jest dosyć istotny punkt, panie wójcie, żeby pan w tym momencie powiedział o na jakim etapie jest ta droga. Ale, ja to właśnie chciałem wyjaśnić i powiedzieć. Pan mi nie musi mówić, co ja mam mówić. Ja tylko pana proszę, ja panu nie muszę nic zapytać. Pan mnie nie musi prosić. Ja wiem, co mam powiedzieć. Jest ta droga na takim etapie, że jest opracowywany projekt, natomiast no, nie ma na razie żadnych informacji na temat realizacji tej drogi, gdyż no, nie ma na to środków. Mówimy oczywiście o drodze powiatowej. Jeżeli te środki będą, to podejrzewam, że ta droga będzie realizowana. Jeżeli będzie potrzebne nasze wsparcie, to podejrzewam, że staniemy na wysokości zadania i zrobimy wszystko, żeby tą drogę wybudować. Natomiast no, ważne, że cokolwiek zaczęło się w tej materii dziać, zaczął być opracowywany projekt i no, cierpliwie poczekajmy. No, wiemy, jaka jest sytuacja i ja nie mogę odpowiadać za sytuację finansową, która jest w instytucji, która jest odpowiedzialna za tą drogę. No, ze swojej strony ja że tak powiem, poczynię wszelkie starania do tego, żeby dofinansować tą drogę, natomiast no, to jest droga powiatowa, a nie gminna. Jeśli mogę się odnieść do tej sytuacji, bo mogę, jestem przewodniczącym, chodzi o to, że w jaki sposób została nakreślona i ta cała sytuacja z tą drogą, bo po prostu ludzie już praktycznie skakali z radości, że ta droga będzie w tym roku, już w następnym roku będzie skończona. Taki był przekaz. A co się okazuje, w ogóle nie ma pieniędzy nawet na zakończenie projektu. Tylko o to mi chodziło. Ja w ogóle nic panu nie nakazuję albo coś w tym stylu. Dziękuję. Zawsze ja mogę przerwać jeszcze? Proszę panie Stanisławie. Proszę pani. Bo pana się tu nie trzeba wójta atakować o tę drogę Firlej i Kamionka, skoro ta droga jest powiatowa. O co wam tutaj panowie chodzi? Proszę się zwrócić do powiatu i proszę rozmawiać na tę drogę z powiatem. A jeżeli powiat się zwrócił o dofinansowanie tej drogi, no to gmina Firlej ile może dać, to dołoży. A o co wam tu w ogóle chodzi, panowie? Ja nie rozumiem tutaj tej wypowiedzi o drodze powiatowej. Rozmawiajmy o drogach gminnych i napierajmy wójta. Tutaj wójt nie jest zobowiązany dodać do tej drogi. I dokumentacja i to wszystko pana wójta nie powinno to interesować. Panie Stanisławie, nikt nie atakuje wójta i nie ma tutaj panów, tylko jestem ja, Radosław Ręczara, który zadałem to pytanie, żeby jaka jest sytuacja na dzień dzisiejszy z drogą Kamionka Firlej i w jaki sposób zostało to naświetlone, czy na stronie gminy Firlej, czy w innych mediach społecznościowych. Ja nie wypowiadam się, że za panowie. Ja wypowiadam się osobowo, czyli za samego siebie. Dlatego, że
Pewnie pan dobrze wie, że ludzie są zadowoleni. Prawie, że tak jak mówię, pod niebiosa skaczą, że ta droga zostanie już zrobiona, będą mogli spokojnie dojeżdżać. Ja nikogo nie atakuję, ja tylko proszę o... Prosiłem pana wójta o przedstawienie aktualnej sytuacji co do drogi Filej-Kamionka. Proszę panie przewodniczący, pozwoli pan, że będę kontynuował sprawozdanie działalności wójta gminy Filej, bo niepotrzebna dyskusja się wywiązuje w punkcie konkretnym, który jest przeznaczony dla mnie. Natomiast ja się odniosę jeszcze do tej sprawy. Skoro wszystkim zależy na tej drodze, a wiemy, że zależy, mi także zależy, to może dobrze by było odnieść się z konkretnym pismem do starostwa. Gmina Firlej to nie tylko wójt gminy Firlej i pracownicy. Gmina Firlej to także pan przewodniczący i rada gminy Firlej. Zróbmy to pismo wspólnie, podpiszmy się pod tym pismem wszyscy, panowie jako radni, pan przewodniczący jako przewodniczący, ja jako wójt i po prostu zapytajmy, jaka jest możliwość i na co my możemy liczyć. Niech nam ktoś oficjalnie odpowie na piśmie. Oczywiście. Dokładnie. Kolejnym punktem w lutym był jeszcze wyjazd do województwa wielkopolskiego niedaleko Poznania. Uczestniczyłem wraz z pracownikami w prezentacji maszyny do naprawy nawierzchni drogi. Tutaj bym prosił pana informatyka o to, żeby pokazał filmik taki, który udało nam się nakręcić. Jest to maszyna sprowadzona z Niemiec. W zasadzie bylibyśmy jedynym chyba samorządem z tego, co mówił dystrybutor tej maszyny, jedynym samorządem, który byłby w posiadaniu takiej maszyny. Koszt około 300 tysięcy, no ale efekty też są. Pytanie, no rozmawialiśmy o tym na komisjach, pytanie, czy chcielibyśmy wejść w posiadanie takiej maszyny i chcielibyśmy w ten sposób naprawiać nasze drogi. Dodam tylko, że jest możliwość pokazowa z przywiezieniem tej maszyny na nasze drogi. Wiąże się to oczywiście z kosztami rzędu około 10 tysięcy za kilometr zrobienia drogi. Natomiast jest taka możliwość. Myślę, że warto, żebyśmy to przedyskutowali jeszcze przy okazji komisji, a być może warto zorganizować wyjazd, żebyście panowie zobaczyli, jak to wygląda, a żeby ta maszyna nie przyjeżdżała, żeby za to nie płacić. Rzeczywiście organizacja wyjazdu będzie tańsza niż przywóz tej maszyny do nas. Ale warto rozmawiać w tym temacie. Warunki pogodowe były, jakie były, ale rzeczywiście efekty i wrażenie osoby, która chodziła po tej drodze, po przejechaniu tej maszyny, to były dosyć satysfakcjonujące efekty. Doświadczyłem osobiście. Myśmy to oglądali oczywiście na komisjach wczoraj, ale ja pokazuję to dzisiaj po to, żeby też mieszkańcy oglądający sesję online, na żywo, mieli świadomość tego, że nosimy się z takimi zamiarami. Być może zrezygnujemy i nie kupimy, ale że są podejmowane w tym kierunku jakieś działania. Ja tylko przypominam, że kwoty rzędu 300-200 tysięcy rokrocznie wydajemy na zakup kruszywa. Ta maszyna wykorzystuje materiał, który już jest na drodze położony.
i przetwarza go, ubija go i myślę, że żadnej ingerencji w ciągu roku, półtora roku w taką drogę nie trzeba podejmować, bo po prostu jest to dosyć trwałe. No i pytanie, czy dalej idziemy w kierunku kupowania materiału, czy możemy sobie ułatwić w jakiś sposób sprawę, bo jednym rokiem tak naprawdę nie kupienia materiału możemy być może sobie załatwić temat bezboleśnie. Ale to pozostawiam panom radnym do dyskusji. Ja takiej decyzji nie podejmę sam. Chciałbym, żebyście panowie też w jakiś sposób się do tego odnieśli. Jeżeli potrzebujecie doświadczyć, zobaczyć, albo pojedziemy, albo przywieziemy, ale to też na to musi być wasza, że tak powiem, akceptacja. Miesiąc marzec. W związku ze stwierdzeniem ogniska COVID-19 w Urzędzie Gminy wdrożono procedury zalecone przez sanepid. Mimo dużej absencji pracowników Urzędu Gminy zapewniliśmy całkowitą obsługę interesantów. Następnie wprowadzono system pracy zdalnej. Wszystko było oczywiście konsultowane na bieżąco, dzień w dzień z sanepidem. Musieliśmy składać raporty, musieliśmy wysyłać informacje, kto ma stwierdzony COVID, kto przebywa na kwarantannie. W momencie kulminacyjnym w Urzędzie Gminy pracowało 9 osób na 29. I Urząd Gminy funkcjonował, być może z jakimiś lekkimi uchybieniami, ale funkcjonował. W miesiącu marcu też odbyła się dość duża współpraca z lokalną prasą z zakresu bieżącej pracy urzędu. Przekazywaliśmy informacje, były dawane komunikaty, również związane właśnie z tym COVID-em. Jeżeli mogę, to od razu się odniosę do zapytania pana radnego Topoły, bo tutaj jeżeli jesteśmy przy COVID-zie i jeżeli chodzi o pana inkasenta. Żeby było jasne, pan inkasent ma jasno powiedziane i nakazane, że ma obsługiwać interesantów z zachowaniem obostrzeń. Ja nie wiem, jak sobie to pan radny wyobraża, w sensie takim, że nie wiem, czy ja będę chodził obok pana inkasenta i patrzył, czy ma maseczkę, czy zdjął, czy uchylił. Natomiast no, jest jasno powiedziane, wiemy, jaka jest sytuacja zresztą. Co tu ma być mówione? Są jasne nakazy, żeby te maseczki stosować i no ja nie wiem, o czym jest dyskusja. Jeżeli ktoś czegoś nie przestrzega, to proszę o konkretne przykłady. No i jeżeli będzie taka potrzeba, no to wyciągniemy konsekwencje od pana inkasenta. Ja też miałem sygnały od ludzi, którzy byli zaniepokojeni, bo przychodzi bez maseczki. Jeden ma poglądy takie, że jest COVID, drugi ma poglądy, że nie ma COVID-u. Ja nie mam wpływu na to, jakie on ma poglądy. Ode mnie jest jasny przekaz. Mają być maseczki i koniec. Schodzę do interesanta, obsługuję interesanta, mam zawsze ze sobą maseczkę. Teraz ją zdjąłem po to tylko, żeby na potrzeby sesji online było słychać wszystko dobrze i wyraźnie. Jeżeli chodzi o Dzień Kobiet, wtedy, kiedy stwierdzono COVID, to akcja w parku z rozdawaniem róż zakończyła się o godzinie 13, a my dostaliśmy z sanepidu informację po godzinie 13, że stwierdzono zachorowanie na COVID jednego z pracowników. Żeby nie było tajemnicą, pan informatyk chyba zapoczątkowo. Tak. I dopiero wtedy dostaliśmy wszelkie nakazy, zakazy, i od tej pory trzeba było je przestrzegać. Także tutaj no, tylko i wyłącznie no, takie ustosunkowanie się moje do tego. Natomiast to, że zdjęcia były robione również tylko na potrzeby zdjęcia, ściągnięta maseczka.
I tylko zrobienie zdjęcia, a nie było tak, że te zasady nie były przestrzegane. Były i płyny dezynfekujące, mieliśmy również ze sobą maseczki, także wszystko było zgodnie, przeprowadzone zgodnie z obostrzeniami. Ja przy okazji Dnia Kobiet chciałbym też serdecznie podziękować pani Annie Furtak-Filip i panu Piotrowi Wójcickiemu za specjalną piosenkę, którą dla nas nagrali i mogliśmy też to w formie takiej internetowej pokazać. Wiadomo, że ten przekaz internetowy jest teraz ważny w związku z tymi utrudnieniami, obostrzeniami. W miesiącu marcu również była wizytacja w celu sprawdzenia postępu prac związanych z budową nowych pomieszczeń przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kunów. Oczywiście te prace przebiegają dosyć sprawnie. Myślę, że niedługo będziemy się mogli cieszyć z tego dodatkowego pomieszczenia i będzie to naprawdę efektywnie wyglądało. Wręczyłem także w miesiącu marcu list gratulacyjny od premiera Mateusza Morawieckiego dla jubilatki, dla pani Zofii Kozieł, mieszkanki miejscowości Bykowszczyzna z okazji jej setnych urodzin. Niestety pani Zofia nie mogła odebrać tego listu gratulacyjnego osobiście. Natomiast pojawił się jej syn, który odebrał w jej imieniu ten list. Oczywiście to się odbyło tutaj na sali z zachowaniem wszelkich zasad obostrzeń. Na bieżąco prowadzona jest współpraca z lokalnymi kołami gospodyń wiejskich oraz wspieranie inicjatyw, które podejmują gospodynie. Zwracają się do nas m.in. koło gospodyń z Przypisówki, koło gospodyń z Czerwonki Gozdów, koło gospodyń z miejscowości Pożarów. Na bieżąco prowadzimy jakieś rozmowy i chcą współpracować. Myślę, że też czują potrzebę takiej działalności w związku z tym, że zostaliśmy gdzieś tam, nieładnie mówiąc, pozamykani trochę w domach i zamknięci na te spotkania i na wspólne, że tak powiem, działanie, to chcą w jakiś sposób kontynuować tą pracę, którą zapoczątkowały. No są też sygnały takie troszeczkę negatywne, że niektóre koła gdzieś tam się powoli coś rozpada, sypie, no ale to też nie mamy na to wpływu. No wiadomo, że jest to wywołane sytuacją taka, jaka jest. Również bieżąca współpraca z kołem wędkarskim, wsparcie przy oczyszczaniu jeziora Kunów, jeziora Firle i te śmieci, które były zbierane. To akcja oczywiście zaaranżowana przez prezesa koła, pana Adama Rzezaka, ale również przez członków koła. My wspieramy ich tym, że odbieramy te śmieci, oni są zobowiązani, znaczy są zobowiązani, oni to robią społecznie, są wolontariuszami wędkarskimi, którzy czyszczą te brzegi jeziora i składają to w worki, ale my razem z naszymi pracownikami zapewniamy im odbiór tych worków, zabieramy je na nasz przok. Tak, żeby też widzieli, że gmina jest do nich otwarta i z wyciągniętą ręką podchodzi do takiej działalności. Bo oczywiście działają z pożytkiem. Rozpoczęcie pracy również w marcu przy termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Firlej. Projekt realizowany jest w ramach działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego, oś priorytetowa 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna. Regionalny program operacyjny województwa lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu 1 403 155,65 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 798 595,08 zł. O czym możecie się panowie na własne oczy przekonać, bo te prace trwają cały czas niestety w związku z tym. Tutaj przechodzę do miesiąca kwietnia już, w związku z tym rozpoczęciem tej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy zmieniono organizację pracy w urzędzie, wprowadzono system pracy zdalnej częściowo oraz podzielono zadania tak, aby nieprzerwana była ciągłość funkcjonowania urzędu.
No gdzieś tam musimy się pomieścić, ale chcemy zapewnić bieżącą obsługę interesantów i chcemy, żeby to przebiegało w sposób bezkolizyjny. Natomiast, no tak jak mówiłem na zebraniu również z pracownikami, że to będzie miesiąc, półtora miesiąca, może dwa miesiące takich prac. Później panowie już jak przejdą na zewnątrz, no to w zasadzie my będziemy mogli pracować normalnie. Natomiast no, żeby była świadomość tego, że wrócimy do nowego, świeżego budynku, odnowionego z nowym umalowaniem, z oświetleniem LED-owym, z nowo położonym prądem i z nowymi kaloryferami. I będzie to zupełnie inaczej wyglądać. Nie zapominajcie panowie, że budynek Urzędu Gminy jest to również wizytówka gminy. Przede wszystkim to jest pierwsza wizytówka gminy. Można sobie mówić, że jezioro, ale jeżeli mówimy, że Urząd Gminy w Firleju, no to Urząd Gminy. To jest pierwsza wizytówka, do której osoba, która chce załatwić jakąś sprawę, przychodzi. Doskonale wiecie, ja nie muszę wam tego wyjaśniać, bo też bywacie w innych urzędach, jak wyglądają inne urzędy gminy, w jakim są stanie. I tak naprawdę ja bardzo często, odkąd zostałem wójtem, obejmując stanowisko wójta, miałem takie uwagi od osób odwiedzających mnie, że kurczę, no, ten wasz urząd, no tak, no fajnie, miło, przyjemnie, ale no tak wygląda trochę słabo, no. To tak delikatnie mówiąc. Więc dlatego, zresztą no, panowie podjęliście decyzję również, że wchodzimy w tą termomodernizację. No i trzeba się przemęczyć, ale myślę, że za dwa miesiące będziemy wszyscy widzieć efekt zarówno na tej sali, jak i w innych pomieszczeniach i ten komfort pracy i obsługa interesanta, jeżeli pozwoli nam na to, sytuacja covidowa będzie wyglądała zupełnie inaczej. I pracownikom będzie się lepiej pracowało i obsługa będzie również inna. W ramach także współpracy z kołem wędkarskim w kwietniu zakupiłem ze środków gminnych łódkę w celu działalności koła. Drugą taką samą łódkę, o czym wczoraj panom nie powiedziałem na komisji, drugą taką samą łódkę koło wędkarskie zakupiło z własnych środków, także będą posiadali dwie. Koszt to jest koszt około rzędu tam 1300 zł, chyba 1200-300, już dokładnie nie pamiętam. Natomiast tak jak wyjaśniałem wczoraj, tak chciałbym powiedzieć to też dzisiaj. Po pierwsze, panowie wykazują jakąś inicjatywę, sprzątają brzegi jeziora, zarówno jednego, jak i drugiego. Po drugie, organizują zawody wędkarskie. Po trzecie, angażują młodzież. Po czwarte, mają ponad 200 członków w swoim kole, gdzie osoby z sąsiednich gmin przepisują się do koła w Firleju. Po piąte, to nie mają od nas żadnego dofinansowania w związku z organizacją zawodów o Puchar Wójta, ponieważ no, Puchar Wójta to jest organizacja przez wójta. Wójt się nigdy nie podpisze. Poproszę, żeby ci panowie przerwali pracę. Po piąte, wójt się nie podpisze pod organizacją zawodów, skoro ma to obostrzenia. I dlatego tych zawodów nie będzie, a zawsze mieli tam kwotę, żeby około 3000 w tamtym roku, jak dobrze pamiętam, przekazano na organizację tych zawodów. Więc tutaj no, to nie jest jakieś, nie wiem, jakie przestępstwo, a ta łódka ma służyć zarówno wędkarzom z koła wędkarskiego, jak i jeżeli będzie potrzebna komuś z mieszkańców czy gminy, to myślę, że jest możliwość dogadania się z panem prezesem i będzie możliwość wypożyczenia tej łódki. I tego się trzymajmy. No, budujmy coś, jeżeli te struktury się budują od samego początku do końca, to budujmy to i wspierajmy to, a nie tylko podcinajmy skrzydełka, bo
podcinając skrzydełka, no tak naprawdę nic nie osiągniemy. I będziemy sobie mówić, że nic nie robimy, nic się nie dzieje i tak naprawdę sobie siedzimy albo leżymy i pachniemy. Jeżeli chodzi o inwestycje, bardzo ważne sprawy, o których chciałem powiedzieć, to 16 marca 2021 roku odbiór częściowy robót budowlanych odnośnie budowy oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej. I tutaj zapłaciliśmy wtedy kwotę 2 321 010 zł za prace budowlane brutto, natomiast inspektor nadzoru budowlanego otrzymał 19 680 zł, również brutto kwota. 8 marca 2021 rok odbyła się kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego działań rzeczowych projektu budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej. Protokół kontrolny został podpisany bez żadnych uwag. 25 marca 2021 roku kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Kontrola trwałości projektu budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czerwonka Gozdów. Protokół pokontrolny został podpisany bez uwag. Uzyskano także pozwolenie na budowę na zmianę sposobu użytkowania części szkoły podstawowej na przedszkole. To jest dostosowanie do wymagań przepisów pożarowych. W dniu 22 kwietnia 2021 roku, czyli wczoraj, ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych. Termin składania ofert to 7 maja 2021. I także w dniu wczorajszym, 22 kwietnia, ogłoszono zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienie lamp solarnych w pasie drogowym dróg gminnych. Termin składania ofert to również 7 maja 2021. To jeżeli chodzi o takie sprawy inwestycyjne, natomiast jeszcze mam dla panów raport z prac gospodarczych wykonanych na terenie gminy Firlej za okres od dnia 12.02 do dnia 22.04. Oczywiście nie jestem w stanie wymienić tego wszystkiego, co było zrobione, bo jest to duży obszar czasowy, ale postaram się przynajmniej sprecyzować, ile tak naprawdę nasz referat gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, a także pan brygadzista i pracownicy gospodarczy robią w takim czasie. Zimowe utrzymanie dróg i chodników, widzieliście panowie, że to było naprawdę dosyć sprawnie przeprowadzane i te drogi były odśnieżane, dodatkowo były wsparcia jeszcze ze strony nawet państwa radnych. Dziękuję za to wsparcie. To też jest taki, że tak powiem, wyraz tego, że no, czuję się jakoś zintegrowany z lokalną społecznością i pokazuje, że można. Bo kto inny mógłby powiedzieć, że no, niech sobie odśnieżają, no, ale to się liczy. Dziękuję za takie wsparcie, ale z naszej strony staraliśmy się, żeby to było dopilnowane na bieżąco. Na telefonie zarówno pan kierownik Michał Zaręba, jak i ja byliśmy 24 godziny na dobę i staraliśmy się to dysponować jak tylko możemy, w miarę sprawnie, nawet częściowo dzieliliśmy zmiany panów pracowników gospodarczych po to, żeby jedni przychodzili, odśnieżali, a później się zmieniali i żeby to odśnieżanie było prowadzone na bieżąco. Prace porządkowe w miejscowości Łukowiec przy szkole, oczyszczenie krzaków, drzew, wycinka. Już ten plac zupełnie inaczej wygląda po tej wycince. Zabezpieczyliśmy teren z racji tego budynku, który się znajduje. Natomiast no będą kontynuowane kolejne prace. Już mamy zezwolenie na to, żeby zrobić porządek zarówno z budynkiem, więc w miarę możliwości będziemy działać i chcemy, żeby no to jest centrum miejscowości. To jest no, to może się wypowiadać o tym lepiej jak nie ja, kiedy ja tam mieszkałem 16 lat swojego życia.
więc mimo serca się kraje, jak się przejeżdża obok tego miejsca i się widzi, że jest w takim stanie, bo ono wyglądało zupełnie inaczej 16 lat temu, a nawet więcej niż 16, bo 19 już mieszkam w Firleju. Remont i konserwacja równiarki, wymiana opon oraz konserwacja siłowników. Także tutaj ta równiarka też zupełnie inaczej funkcjonuje, o czym wiemy od operatora równiarki. O tym, co wczoraj rozmawialiśmy, co pan radny zwrócił uwagę, o tym zakręcie w ulicę Leśną, że tak zjechał pan operator, no to pan operator nam mówił, że no niestety ta równiarka ma... jest 7-metrowa, no i trzeba po prostu no, złapać ten zakręt tak, żeby skręcić, więc on tam nie zrobił tego specjalnie, ani nic mu się nie przestawiło, tylko po prostu musiał tak zakręcić. To tutaj miałem informację od kierownika, to tak na bieżąco. Pogłębienie rowu melioracyjnego w miejscowości Pożarów, to też prace, które były wykonane. Wycinka suchych drzew, ulice Choiny w Firleju, a także w Kunowie wycinka suchych drzew. Sprzątanie ulic i chodników w Firleju, to myślę, że też jest zauważalne. Tu pan przewodniczący zgłaszał także miejscowość Przypisówka. Oczywiście ja gwarantuję, że miejscowości Przypisówka nie zapomnimy i te chodniki też będą tam oczyszczone. Natomiast dla takiej zgodności informacji, no to pamiętajmy. Też są ludzie. Przepraszam. Gdzie są? Pamiętajmy, że każdy właściciel posesji ma obowiązek sprzątania tego chodnika i tak naprawdę dobrze by było, gdyby się wszyscy z tego wywiązywali. Wiemy, że mamy posesje jakieś opuszczone, pustostany i tak dalej. No i tam jest 15-20 właścicieli i tak naprawdę żaden się do tego nie przyznaje. Ale no i tam no niestety musi interweniować gmina. Natomiast te, które są przy posesjach, no powinny być. To jest taka umowa fair play. No jeżeli masz chodnik, no to dbaj o chodnik. Bardziej dżentelmeńska. Oj, dżentelmeńska to tak. Raczej bym unikał dżentelmeńskich. Że gmina sprząta, ale mi nie. No właśnie. Ale staramy się robić, no została zakupiona ta szczotka. Widzicie panowie, że te chodniki wyglądają zupełnie inaczej i naprawdę no to też cieszy oko. Ja wjeżdżając do Firleja no widzę, że jest czysto. Wiadomo, że zdarzają się jakieś incydenty, wyrzucanie jakichś tam ubrań, śmieci. No i też staramy się to na bieżąco robić. Ale zupełnie inaczej to wygląda, kiedy miejscowość jest posprzątana, czysta i też zupełnie inaczej reagują osoby przyjeżdżające tutaj, turyści i zgłaszają nawet to, mówią panie wójcie, jak macie czysto w tym Firleju. A są takie osoby. Bieżąca konserwacja sieci wodociągowej, w tym demontaż oraz montaż pompy głębinowej na ujęciu w Firleju oraz na montażu pompy głębinowej na ujęciu wody w Serocku. Zostały te pompy wymienione obydwie. Poprawa dróg równiarką w miejscowości Majdan Sobolewski oraz Baran, ale także chyba dzisiaj dzieje się to w miejscowości Sobolew w stronę pana Locha. Także staramy się te zgłoszenia, było też zgłoszenie z Pożarowa, z Woli Skromowskiej, więc też już mamy to w następnej kolejności. Pamiętajmy, że drogi polne nie zawsze możemy wysłać tam równiarkę, dlatego że no, jeżeli są opady deszczów, tak jak wczoraj na przykład, no to te drogi są mokre, podmokłe, kałuże, więc wtedy równiarka no, niewiele zdziała, a w zasadzie może nawet pogorszyć sprawę. No i trzeba cierpliwie przeczekać do tego, żeby to było możliwe do zrealizowania. Uzupełnienie ubytków dróg z kruszywa na terenie miejscowości Firlej, na poszczególnych ulicach. Mieszkańcy zgłaszali, że no, powstają gdzieś tam jakieś kolejne dziury i staramy się to uzupełniać na bieżąco.
Także bieżąca konserwacja sieci kanalizacyjnej. Przygotowanie placu gminnego w miejscowości Wola Stronowska, to jest plac obok szkoły. Tam w ramach Funduszu Sołeckiego mieszkańcy zadecydowali, że chcą sobie postawić taką wiatę, w której będą mogli się spotykać na świeżym powietrzu. Dodatkowo widzę, że tam sobie budują jakiś taki, nie wiem, grill zewnętrzny czy coś takiego. Robią to, akurat ten grill to nie jest chyba ze środków funduszu jest tylko wiata, natomiast robią to z własnych środków. No ale plac trzeba było uprzątnąć, no i tam też parę dobrych dni trzeba było popracować, żeby to doprowadzić do ładu. Wygląda to zupełnie inaczej. Przygotowanie, tak, poprawa jakości drogi od drogi krajowej 19 w stronę Czerwonki Małej. To ta droga naprzeciwko ośrodka Wodnik. No i tutaj również ta droga została poprawiona. Poprawa jakości dróg gruntowych w miejscowości Słoszy. Tu pan radny zgłaszał, no i też staraliśmy się na bieżąco w miarę możliwości. Też musimy pamiętać o tym, że kiedy trwał remont równiarki, no to nie można było jej wykorzystywać, więc byliśmy gdzieś tam w pewnym momencie zastopowani, ale później po remoncie oczywiście od razu równiarka, został jej rozpisany harmonogram i wyruszyła w celu prac. Pan radny tutaj, który właśnie wszedł, zgłaszał, że są drogi takie i takie do poprawy, no i staraliśmy się na bieżąco reagować. A także podstawowa konserwacja instalacji solarnych oraz pieców w ramach projektu solarów. No to robimy na bieżąco. Są tam zawsze jakieś awarie, trzeba uzupełniać gliko, są do wymiany jakieś części, które się nie wiem, zużyły, spaliły, przeciekają. No i tutaj na bieżąco jest wyznaczonych dwóch pracowników, którzy są odpowiedzialni za to, żeby tą konserwację robić, a także jesteśmy w stałym kontakcie z serwisem, jeżeli jest to jakaś naprawa poważniejsza, no bo wiadomo, że wtedy już musi reagować serwis. I też tutaj proszę wziąć sobie pod uwagę to, żebyśmy wzięli sobie taki margines czasowy, że nasi pracownicy być może zareagują jeszcze tego samego dnia i pojadą, nie wiem, za 2-3 godziny. Natomiast jeżeli zgłaszamy to do serwisu, to nie odbywa się to od razu, tylko serwis potrzebuje 2-3 dni, czasami może nawet więcej, żeby przyjechać i naprawić usterkę. Także tak. Rozmawialiśmy jeszcze na temat pomostu na ośrodku Wodnik. Ja nie będę tutaj rzucał żadnymi nazwiskami, powiem tylko o ośrodku. Pomost jest w tej chwili zamknięty. Nie dostaliśmy na razie informacji odnośnie tego, dlaczego został zamknięty. Mieliśmy tylko informację telefoniczną odnośnie awarii tego pomostu, natomiast myśmy też skierowali pismo do nadzoru budowlanego, że mieliśmy taką informację, że wiemy o tym i informujemy ich o tym, że no, taka sytuacja zaistniała. Pismo oczywiście było zawiezione do nadzoru budowlanego, no ale pomost jest w tej chwili nieczynny. Zobaczymy, co będzie z tym dalej. Tutaj to, o co prosił radny Piwowar, oczywiście poczynimy wszelkie starania, żeby sprawdzić tak naprawdę, kto jest właścicielem jakiego pomostu i zechcemy to zrobić, bo to będzie, że tak powiem, z pożytkiem i dla nas, i dla właścicieli. I żebyśmy mieli jasność, powiedzmy sobie, jeżeli ten jest gminny, to odpowiada za niego gmina, jeżeli jest twój, to odpowiadasz za niego ty. Także tak. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych, to jest punkt, w którym jeszcze odniosę się do poprzednich rzeczy, o które panowie pytali, chyba że chcecie panowie, żebym teraz to powiedział. Jeżeli nie, to ja dziękuję z mojej strony, to wszystko. Krótkie pytanie, bo za chwilę. Bo pan
Panie Marku, za chwilę. Dziękujemy. Z mojej strony to wszystko. Ja ewentualnie jeszcze w tym punkcie poprosiłbym panią Małgorzatę Szczepaniak-Grybnicką o zabranie głosu odnośnie akcji oddawania krwi, żeby również o tym powiedziała. I poprosiłbym o odniesienie się do wniosków, które również złożyliśmy w celu pozyskania środków zewnętrznych na działalność i na współpracę z lokalną społecznością. Dziękuję panie wójcie. Ja chwileczkę. Zaraz pani kierownik zajmie głos, natomiast ja odniosę się tylko do słów, których pan wójt użył w stosunku do mnie, że nie będzie przewodniczący mówił, co mam mówić albo pisać. Jestem ostatnią osobą na tej sali, która by takie coś panu wójtowi nakazywała albo mówiła jako osoba, jako Radosław Janczara, radny gminy Firlej. Mówiliśmy o współpracy i tak dalej, i tak dalej. Nic panu nie nakazuje, nic panu nie każe mówić. Ja po prostu pana poprosiłem, żeby pan się... Czy może pan... Ja dokończę dopiero i wtedy pan zabierze głos. Ja po prostu poprosiłem pana, żeby pan przedstawił sytuację, jaka jest. Natomiast jako przewodniczący Rady Gminy Filej przypominam panu wójtowi, że to nie my jesteśmy dla wójta, tylko wójt jest dla nas. Wójt, jeśli o coś poprosi, Rada Gminy może to zaakceptować lub nie. Także proszę o szacunek do mnie jako do przewodniczącego Rady Gminy. Natomiast jeśli panu nie podoba się moje sprawowanie funkcji, bo dużego doświadczenia jako przewodniczący nie mam, dwójkuletnie. Niektórzy tutaj byli dłużej przewodniczącymi. Jeśli panom się nie podoba moje sprawowanie funkcji, to w jaki sposób to robię, panowie mnie wybierali, panowie mogą mnie odwołać. Dziękuję. Czy mogę się odnieść, panie przewodniczący? Proszę bardzo. Panie przewodniczący, to czy mi się podoba, czy mi się nie podoba, to są pana słowa. Ja nic takiego nie powiedziałem. Myślę, że trochę też błędnie zrozumiał pan moje intencje. Ja bardziej mi chodziło o to, że rozpoczęliśmy punkt sprawozdania z działalności wójta. Więc jeżeli mamy porządek obrad, to na litość boską trzymajmy się porządku obrad. Skoro tak, panie wójcie, to dlaczego pan odpowiadał w tym punkcie na pytania zadawane przez radnych, a nie w interpelacjach, wnioskach i zapytaniach? Ponieważ proszę, wiązało się to z moim sprawozdaniem. Skoro dobrze rozumiem i jeśli, że tak powiem, już zboczyliśmy z całego harmonogramu pracy, zadam panu jeszcze dwa pytania. Dlaczego, prosiłbym o odpowiedź dla mieszkańców gminy Firlej, bo to jest dosyć istotne są pytania. Pierwsze pytanie jest tak, dlaczego nie braliśmy udziału w przetargach na oświetlenie drogowe w 2019 roku? Drugie pytanie, dlaczego też nie braliśmy w przetargach na dofinansowanie na energię odnawialną, taka jak została na przykład wygrana w gminie Serniki, natomiast oświetlenie zostało wygrane w gminie Lubartów, w mieście Lubartów, przepraszam. To są takie dwa pytania moje, bo z jednej strony mamy przetarg na lampy solarne, a przychodzi nam koło nosa dosyć duże pieniądze, tak jak żeśmy rozmawiali wczoraj, 70% dotacji z Unii Europejskiej, czyli 30% wkładu własnego. Dziękuję. Jest osoba odpowiedzialna za zapytania, jest zapytania ofertowe, jest osoba odpowiedzialna za wnioskowanie o dofinansowanie. Prosiłbym, żeby oficjalnie na piśmie zgłosić te zapytania dwa. Znaczy ja na piśmie, czy ten pracownik jest dzisiaj? Ale nie będziemy go teraz prosić. Nie, nie teraz. W punkcie interpelacji, odpowiedzi, wnioski, zapytania. Mamy czas. Dobrze. Proszę, żeby zgłosić te zapytania, jeżeli to mieszkańcy zgłaszali. Nie, ja to zgłaszam jako mieszkaniec Radosław Janczara. To proszę, żeby pan złożył to na piśmie do tego pana i ten pan będzie się do tego musiał zgłosić. Natomiast jako radny proszę pana wójta, żeby pan poprosił pracownika, który dzisiaj pracuje, żeby przyszedł i odpowiedział nam na te pytania. Czy pan Piotr jest dzisiaj, czy pracuje zdalnie? Zaraz sprawdzę. No bo oni tam mają częściowo pracę zdalną, że musimy sprawdzić, czy po prostu jest. Ja powiem tak, no ja, z tego co ja mogę odpowiedzieć,
to odpowiem tylko tak. Panie Przewodniczący, doskonale sobie Pan zdaje sprawę z tego, że realizujemy projekt budowy oczyszczalni ścieków. Doskonale sobie Pan zdaje sprawę z tego, że do tego projektu mamy wkład taki, jaki mamy. Powiedzmy sobie jasno. 4 miliony. Czy to, jeśli operujemy kwotami, no to też przytoszę kwoty, bo to są ogólnie dostępne kwoty. Miasto Lubartów dostało dofinansowanie na wymianę 144 latarni. 144 latarni w kwocie około 640 tysięcy. To jest cała kwota inwestycji. W tym 70% dofinansowania. Także proszę sobie wyobrazić, jaki wkład własny musielibyśmy włożyć w takie projekty. Tak, adekwatnie do wkładów, które wkładamy w oczyszczanie. Tak, Panie Przewodniczący, tylko że nie porównuje Pan budżetu miasta Lubartów do budżetu gminy Firle. Ale jeśli... Czy Pan się podpisuje pod tymi wszystkimi fakturami, czy ja? Panie Wójcie, Pan się podpisuje razem za naszą zgodą. Tak. A kto odpowiada ostatecznie? No Pan Wójt. Ale my się zgodziliśmy na to. Dał sobie Pan sam odpowiedź. Natomiast jeśli chodzi o, jeszcze wracając do tego dofinansowania, to proszę sobie, że tak powiem, uświadomić, tu mamy 640 tysięcy. Jaki to jest wartość 30% tych 640 tysięcy? Jaki to by był wkład własny gminy? Mimo że no, jesteśmy biedną gminą, natomiast zakupienie lamp solarnych, z tego co pamiętam, to jest 144 tysiące. Tak mi się wydaje. Zapraszam, Panie Piotrze. Ale Pana Piotra mieliśmy poprosić odpowiedzi, interpelacje, wnioski, zapytania, Panie Piotrze. Ale Pan Piotr jest na tyle pracownikiem, że tak powiem, inteligentnym i wiedzącym, co robi, i specjalistą w tej dziedzinie, którą wykonuje, że pewnie jest w stanie odpowiedzieć od razu. Ale oczywiście tylko w punkcie 15. Dobrze. Także w tej chwili... O czym Pan mówić? Poprosimy, żeby Pan Piotr został z nami i później w punkcie, kiedy będą odpowiedzi, poprosimy o nie. Na pytanie Pana Zionie, żeby nie. Jeszcze, no godzina na pewno, także ogłaszam 5 minut przerwy. A pytania? Jeszcze pytania Panu Piotrowi proszę przekazać. Ja mam pytanie. Znaczy, ale Pan Przewodniczący... Ale już Panu przekazałem. Dlaczego nie braliśmy udziału w konkursie? To co rozmawialiśmy wczoraj, Panie Piotrze. Latarnie tak, i osób, tak? Dobrze. W punkcie 15, także to jeszcze... Ja jeszcze tylko, Panie Przewodniczący, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Bo Pan tak... ja nie wiem, zupełnie się tego nie spodziewałem. Pan tak powiedział o tych stypendiach na początku. I że czuje się Pan urażony, że Pan nie wręczał tych stypendiów. Przypominam, że to były stypendia wójta gminy Firlej. No widzi Pan, a w tamtym roku wręczałem z Panem. A w tym roku jest Pani wicewójt, to wręczała Pani. A dlatego wręczała, bo wręczała przed Panem. I ci uczniowie stanęli przed Panem. No nic, 5 minut przerwy. Dziękuję. Dziękuję.
Dziękuję. Wznawiamy obrady. Przechodzimy do punktu 6 naszych obrad. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Chwilej z organizacjami pozarządowymi za rok 2020. Proszę bardzo. Zdania została doręczona. Ja tylko się tak bardzo skrótowo odniosę, że w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zostały zorganizowane dwa działania. Jedno z działań to został ogłoszony konkurs zarządzania wójta gminy Chwilej w dniu 16 grudnia. To był konkurs na zadanie prowadzenie sekcji tenisa stołowego, organizacja szkolenia, w tym dzieci i młodzieży w tej dyscyplinie sportu oraz udział i organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych w 2020 roku. Na to zadanie została przeznaczona dotacja w wysokości 20 tysięcy złotych. Wpłynęła jedna tylko oferta Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Kłos z siedzibą w Woli Skromowskiej. Zadanie to zostało zrealizowane mimo ograniczeń. Na to zadanie została wydatkowana kwota 19 795 zł i 12 groszy. Drugie zadanie było przeprowadzone w trybie artykułu 19a ustawy. W dniu 2 października została złożona oferta przez Lubartowskie Towarzystwo Stowarzyszenia Święta Anna w Lubartowie, żeby otrzymać takie dofinansowanie, bo to jest dofinansowanie bezkonkursowe. Wysokość takiego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 10 tysięcy złotych. Musi być zrealizowane w określeniu 90 dni. To zadanie musi być lokalne lub regionalne. I po wpłynięciu takiej oferty została ona upubliczniona i została podjęta decyzja, że na wniosek tego Lubartowskiego Stowarzyszenia Świętej Anny na tą realizację pod nazwą Ziarenko Prawdziwości została przeznaczona kwota w wysokości 5 tysięcy złotych na zakup pompy do żywienia pozajelitowego. Na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku wykorzystano kwotę 24 795 zł i 12 groszy. A przypomnę, że była kwota zaplanowana 30 tysięcy złotych, także my całą kwotę wydatkowaliśmy. Tyle, dziękuję. Jeżeli są pytania. Dziękuję. Dziękujemy pani dyrektor. Zatrzymujemy pani dyrektor w obowiązkach i przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywań problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków w gminie Chwilej za 2020 rok. Proszę pani. Dziękuję. Szanowni Państwo radni, panie wójcie, panie burmistrzu, nasi szanowni goście i pracownicy. Materiały do Państwa zostały dostarczone odnośnie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków w gminie Chwilej za rok 2020. Jeśli chodzi o te zadania, które były zaplanowane w programie, były one realizowane, chociaż nie wszystkie, bo dodam, że może po kolei powiem, jeśli chodzi o realizację tych zadań zaplanowanych, więc odbywały się dyżury psychologa w punkcie konsultacyjnym w 2020 roku. Były to bezpośrednie tutaj dyżury psychologa, jak we wcześniejszym etapie pandemii na początku były też one chwilowo wstrzymane. Później były realizowane w naszym ciągu. Jeśli chodzi o porady prawne dla rodzin z problemem alkoholowym,
Nie ponosiliśmy kosztów z naszego budżetu gminy, tylko było to zadanie, bo wniosek przygotowujemy tutaj do starostwa. Starostwo nam opiniuje taki wniosek w tej chwili pozytywnie i porady prawne odbywają się w punkcie konsultacyjnym w bibliotece. Były one realizowane w poniedziałki w godzinach 12-16 i były właśnie finansowane przez podatek lubartowski. Jeśli chodzi o działanie, o pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nadal ta praca była realizowana, posiedzenia się odbywały i rozpatrywaliśmy wnioski w sprawie zastosowania przymusowego leczenia odwykowego od alkoholu. Takich wniosków było 9. Były też przygotowywane kompletne dokumenty do skierowania, złożenia w sądzie rejonowym w celu skierowania osób uzależnionych na przymusowe leczenie odwykowe. Takich kompletnych dokumentów było złożonych w sądzie 8. Jeśli chodzi o prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, były też te ograniczone działania, ponieważ sytuacja epidemiczna do nas do tego zmusiła. I zorganizowany był tylko jeden spektakl w 2020 roku. Poza tym zrealizowano też imprezę profilaktyczno-edukacyjną, piknik rodzinny przy Pisówce. I w zasadzie to były te dwa działania, które jeśli chodzi o profilaktykę były realizowane. Zorganizowano również szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. To szkolenie, na to szkolenie wydatkowaliśmy też niewielką kwotę. Jeśli chodzi o działalność bieżącą świetli środowiskowych, głównie ta działalność ograniczyła się do wydatków związanych z utrzymaniem świetlic, więc zakupem oleju grzewczego, przeglądu stanu bezpieczeństwa, czyszczenia przewodów wentylacyjnych, zakupu energii elektrycznej, opłat dystrybucyjnych i zakupu wody. Jeśli chodzi o podejmowanie działań interwencyjnych w związku z naruszeniem przepisów określonych w artykule 13 artykuł 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w zasadzie wydawaliśmy jedynie postanowienia w zakresie opiniowania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Komisja w 2020 roku wydała 28 takich postanowień. Również stan epidemiczny no niestety spowodował to, że nie wspieraliśmy działań, które miały być realizowane tutaj lokalnie, mających wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy i z tego względu właśnie te działania zostały zawieszone. W 2020 roku wydaliśmy ogółem 32 772 zł 31 groszy na realizację działań. I chciałam powiedzieć, że ta kwota jest niewielka w stosunku do zaplanowanych kwot, bo planowaliśmy sobie 5 tysięcy na zadania związane z profilaktyką, a wydaliśmy taką kwotę zaledwie niecałe 33 tysiące złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję pani kierownik. Pani zostanie, bo jeszcze jeden przed panią. Czy są jakieś pytania do sprawozdania? Nie wiem. Przechodzimy do kolejnego punktu 8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Kitaj za rok 2020. Proszę pani. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o sprawozdanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020, też również państwo radni otrzymali materiały. Ja też odnoszę się tylko do poszczególnych zadań i dodam, że tak jak rocznie, tak również w 2020 roku były realizowane zadania statutowe Ośrodka Pomocy Społecznej, jak i również te zadania, które tak jakby zostały powierzone tutaj Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Więc jeśli chodzi o zakres zadania z zakresu pomocy społecznej, więc przyznawaliśmy zasiłki stałe i z zasiłków stałych w 2020 roku skorzystało 23 osoby na kwotę wypłacone świadczenia na kwotę 356 zł. Tutaj ta kwota została pomniejszona też o zwroty zasiłków, ponieważ jeśli osoba, prawda, zmarła, to później nawet było tak, że bank nam tutaj zwracał na konto nasze konto zwrotu tego świadczenia.
zasiłek okresowy. To świadczenie w 2020 roku otrzymało 86 osób, 288,518 zł. Jeśli chodzi o zasiłek celowy, czyli taki konkretnie, czy na zakup żywności, opału, posiłku, odzieży, koszty leczenia, częściowo rachunku za opłacenie za energię elektryczną, pokrycie kosztów pogrzebu. Zasiłki celowe w 2020 roku przekazaliśmy dla 120 osób, 119 rodzin na kwotę 90,582 zł, w tym w ramach środków własnych 27,696 zł na zasiłki celowe, w tym no, tutaj płaciliśmy też za pobyt osobę jednej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, ponieważ ona dopiero później pod koniec roku została skierowana do domu pomocy społecznej, też ze względu na tą sytuację epidemiczną. W ramach programu Posiłek w Szkole i w Domu przyznawaliśmy zasiłki na zakup żywności lub posiłku. Przyznaliśmy te świadczenia na kwotę 62,886 zł, z czego dotacja wyniosła 50,308 zł. Dodam, że tutaj właśnie ze względu na to, że dzieci nie chodziły do szkoły, nie realizowały obowiązku szkolnego, nie było posiłku przyznawanych, to też wypłaciliśmy jednorazowo takie świadczenia na zakup żywności dla rodzin, które właśnie niektóre dzieci otrzymały decyzję o przyznaniu posiłku szkole. W 2020 roku, jeśli chodzi o zdarzenie losowe, na szczęście nie nawiedziło jakichś osób takie nieprzyjemne sytuacje, wzały, nie udzieliliśmy takiej pomocy i również nie pokrywaliśmy kosztów pogrzebu. To się oczywiście związało ze szczernościami, jak niektóre niewielkie pozostały na naszym koncie, ponieważ jeśli osoba, nawet ta, która miała świadczenie od nas, umierała, co wiemy, że rodzina może korzystać, prawda, z zasiłku pogrzebowego, czyli siostra, brat, matka, ojciec może ubiegać się i wcześniej nie było możliwości przyznania zasiłku pogrzebowego przez KRUS dla członków rodziny, w tej chwili jest taka możliwość też. To się zmieniło i to informacji, tą wiedzę wykorzystujemy i informujemy osoby, jeśli jest taka sytuacja. Usługi opiekuńcze, oczywiście wiemy, jak one są potrzebne tym osobom, które są samotne i wymagają takiej pomocy. Również wiemy, że są sytuacje czasami takie sporadyczne, że jest rodzina jakaś daleko gdzieś mieszkająca i też ta osoba tutaj jest samotna i też wymaga jakiegoś wsparcia. Dodam, że w 2020 roku po raz drugi realizowaliśmy program usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych w ramach programu rządowego. Dostaliśmy w ramach programu, tak wydatkowaliśmy kwotę 39,780 zł, otrzymaliśmy wsparcie 50%, czyli 19,890 zł. Opłaty za dom pomocy społecznej opłaciliśmy pobyt trzech osób i wydatkowaliśmy 31,170 zł. Płaciliśmy również składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 12,809 zł dla 20 osób. Realizację programu Posiłek w Szkole i w Domu, tak jak już wcześniej wspominałam, płaciliśmy zasiłki celowe z tego programu na kwotę 62,886 zł, jak również realizowaliśmy wcześniej te, o ile to było możliwe, świadczenia w formie posiłków dla dzieci 32,114 zł. Te świadczenia udzielono dla 153 osób, jeśli chodzi o posiłki, zasiłki celowe dla 112 osób. Dodam, że w 2020 roku po raz pierwszy tutaj Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził też, realizował program Wspieraj Seniora. Program ten miał na celu zapewnienie wsparcia seniorów w wieku 70 lat i więcej w formie zakupów, którzy po prostu w stanie epidemicznym nie mogą sami, prawda, zabezpieczyć sobie artykułów podstawowych pierwszej potrzeby. No to ten program akurat nie cieszył się zainteresowaniem osób tutaj z naszego terenu, tylko dwie osoby objęte zostały wsparciem w tym zakresie, a dlatego też, że jeżeli jest osoba korzysta z pomocy w formie usług opiekuńczych, to nie można realizować u tej osoby tego programu, więc dlatego te osoby najbardziej potrzebujące i tak to wsparcie w większym zakresie od nas otrzymały, ponieważ w ramach tego programu Wspieraj Seniora można tylko przyznać godzinę lub dwie maksymalnie w ciągu tygodnia takiej pomocy i tylko dotyczy ona zakupów, więc te osoby, które wymagają jakiegoś, w większości
czego wsparcie samotne, to i od nas mają przyznaną pomoc w formie usług opiekuńczych. Realizowana również została praca socjalna, objęto 220 rodzin w różnych formach pracy socjalnej, pracownicy socjalni współpracowali ze szkołami, pedagogami, szkolnymi posiłki dla dzieci, jeśli chodzi o organizację, funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym, współpraca z samym kuratorami, którzy pomocy rodzinie i pielęgniarką. Poradnictwo również było prowadzone oczywiście w ramach swoich obowiązków, jak również pomoc w formie kierowania do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczych. I jeszcze odnosząc się do zasad pomocy społecznej, swego czasu tutaj jeden z panów radnych tutaj zadał, poinformował o złej sytuacji jednego mieszkańca, prawda, miejscowości Bulka Rozmatowska, to pan przewodniczący, pan Kozioł. I ja nie nazwiskami nie będę operowała, bo wiadomo, że jest ochrona danych osobowych, natomiast wiemy, że możemy, pan radny będzie wiedział, o kogo chodzi, prawda, o jednego z mieszkańców Górki Rozwadowskiej. I taką odpowiedź odnośnie funkcjonowania tej osoby my tutaj przedstawiliśmy do pana wójta, jakie działania podejmowaliśmy w stosunku do tej osoby, że już były tam wcześniej, w 2020 roku podejmowane działania, żeby naprawić tą instalację energetyczną w jego domu. Ale powiem tylko tyle, że w tym roku podjęliśmy tam działania, jeśli chodzi o jego funkcjonowanie i należy stwierdzić, że tak naprawdę to my nie widzimy jakiegoś konkretnego rozwiązania w jego sprawie. Ponieważ no, ta osoba nie jest do końca zdrowa, tak? I wiemy, że te zwierzęta, o których pan mówił, prawda? Te, które ileś tam w dużej ilości, które są u niego, powodują no, jego złe funkcjonowanie w sensie mieszkaniowym, czyli to, co prawda, jakie chodzi o dom, o porządek, co się dzieje właśnie w mieszkaniu. Poza tym to, że nie jest do końca zdrowy, było powodem tego, że ta instalacja elektryczna nie działa, bo on sam tą instalację celowo niszczył i przecinał, bo mu przeszkadzała, bo na przykład stwierdził też nawet, że nie się tutaj może też w tej chwili odnieść do tego słupa elektrycznego, który stoi gdzieś niedaleko przy drodze, bo mu przeszkadza, że światło świeci. Więc to jest właśnie chyba wynik tego wszystkiego, też tego jego stanu zdrowia i mimo, że tutaj mu proponowaliśmy, prawda, w ubiegłym roku pomoc, że na przykład znajdziemy kogoś, żeby mu ewentualnie tę instalację ponownie założył. On zresztą sam stwierdził, że może sam sobie kogoś poszuka, to jednak tego nie zrobił. Natomiast my w tym roku kontaktowaliśmy się z jedną osobą, która się zajmuje taką wymianą instalacji. No ale ta osoba się nie zgodziła. Poza tym też istnieje też takie prawdopodobieństwo, że to nic nie da, bo on ponownie może ją zniszczyć, prawda? Że będzie mu ta instalacja przeszkadzała, bo będzie mu się dymiło na przykład, albo coś takiego w tym rodzaju. No, objęliśmy go wsparciem tylko w formie artykułów żywnościowych, taką pomocą i jeśli chodzi o sytuację finansową tej osoby, to pobiera świadczenie rentowe i otrzymuje też trzynastkę tak zwaną. Mógłby też, prawda, przeznaczyć te pieniądze, gdyby chciał instalację wykonać w własnym zakresie, bo no co będzie, jak my będziemy ludziom, prawda, robić tę instalację, będzie mieć dużo chętnych, żeby też wykonać. Ale nie, no myślę tak, że no, ze względu na jego stan zdrowia, to należałoby przeprowadzić konsultację psychiatryczną. Niestety w tej chwili szpital otwarty zdrowia psychicznego w Bartowie nie realizuje w terenie tych ze względu na stan epidemiczny tych konsultacji, bo kontaktowaliśmy w tej sprawie się właśnie. Także tyle tutaj, korzystając z okazji, mogę przekazać informację, że nie pozostawiliśmy tego tematu, że prawda, nie podejmujemy żadnych działań. I nie jest to osoba też taka w sensie fizycznym, nie jest, prawda, która może nie stanie sama
wielu rzeczy zrobić, bo to jest osoba chodząca, no, fizycznie sprawna. I są tam na tej posesji dwa domy, które i nowy dom, który stoi 30 lat i jest zniszczony totalnie, więc nie nadaje się również do w tej chwili do zamieszkania, może w gorszym stanie niż ten stary, gdzie tam jeszcze jakieś pomieszczenia są i jakiś piec jest jeden, gdzie można ogrzać to pomieszczenie. Na pewno to będzie przyszłościowo dla gminy problem z tą osobą, bo zapewne będzie trzeba go wspomagać w jego funkcjonowaniu, jeśli chodzi o starsze lata, prawda, do które się odniosę, tak żeby już Pan był pewien, żeby tego nie zostawiliśmy bez tego Pana bez pomocy i tej sytuacji, prawda, żeby jakoś rozwiązać ten problem. Jeśli chodzi o zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, no to w ubiegłym roku realizowaliśmy też program asystent rodziny, program wspierania rodziny na lata 2018-2020. W ramach tego programu asystent rodziny świadczył wsparcie dla osób rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu roli opiekuńczo-wychowawczej, do których został skierowany na wniosek pracownika socjalnego. Jeśli chodzi o zadania asystenta rodziny, w związku z jego działaniem nie podnosiliśmy opłat z tytułu umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Jeśli chodzi o przeciwdziałanie przemocy rodzinie, również to jest zadanie, które realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej, bo również obsługujemy zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy. Prowadzona była działalność zespołu, prowadzona była praca grupy roboczej, odbyło się 10 posiedzeń, objęto wsparciem 12 rodzin, a 9 było założonych niebieskich kart przez funkcjonariuszy policji. W 2020 roku zakończyliśmy 7 procedur niebieskiej karty. W jednym przypadku zakończono procedurę ze względu na brak zasadności podejmowanych działań, a w pozostałych po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy. Jeśli chodzi o pomoc żywnościową, oczywiście udawaliśmy, mamy porozumienie z Polskim Czerwonym Krzyżem. Sami tutaj pracownicy ośrodka wydają żywność, również w ubiegłym roku wydawaliśmy żywność. Jeśli chodzi o dostawy, to były 4 dostawy, objęliśmy pomocą 705 osób, wydaliśmy 1115 paczek żywnościowych. Również realizujemy program Karta Dużej Rodziny. Wydajemy kartę dla rodzin, którzy mają na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci. Dodam tylko tyle, że od ubiegłego roku również przysługuje ta karta dużej rodziny dla rodziców, którzy wcześniej wychowali 3 dzieci, czyli nawet w tej chwili są te dzieci już dorosłe. I ta karta przysługuje, mogą się do nas zgłosić. W 2020 roku wydano 60 kart dla rodzin z terenu gminy. Jeśli chodzi właśnie o wypoczynek dzieci i młodzieży, do którego to zagadnienia się już wcześniej odniosłam, no to faktycznie w tamtym roku tego wypoczynku tak naprawdę nie podejmowaliśmy działań w sensie naszej tej gminy, czyli no, my jako gmina nie organizowaliśmy kolonii rokrocznie, które prawie rokrocznie organizujemy, jak również nie korzystaliśmy z tych kart kolonii, które nam tu powiatowe centrum pomocy rodzinie oferuje. No baliśmy się ze względu na stan epidemiczny tego, że dziecko może prawda gdzieś ulec jakiemuś zarażeniu, później rodzice by mieli tutaj też trochę do nas pretensji. Tym bardziej, że wąt turystyczny w ubiegłym roku wszedł w życie. Rodzice mogli sami wyjechać z dzieckiem na wakacje i podjąć taką decyzję na tyle odpowiedzialną, jeśli chodzi o narażenie zdrowia, prawda, że to by było już dotyczyło tylko i wyłącznie. Jeśli chodzi o koordynację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, Ośrodek Pomocy Społecznej również jest koordynatorem takiej strategii. Jest zespół do spraw realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych powołany i w zasadzie żadnych zmian w realizacji gminnej strategii na razie nie wprowadzono. Realizacja świadczeń rodziny, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+ i programu Dobry Start. No, jak zwykle świadczenia rodzinne i opiekuńcze były realizowane tutaj w
oczywiście przyznawał tym rodzinom, które spełniają kryteria dochodowe, świadczenia rodzinne, kwota kryterium dochodowego to jest 674 zł na osobę uprawniająca, natomiast tam, gdzie jest dziecko niepełnosprawne, 764 zł. A jeżeli chodzi o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, tak zwane becikowe, to jest kwota 1922 zł. Dodam, że na świadczenie rodzinno-opiekuńcze wydatkowano w 2020 roku 2 741 793 zł. Tutaj były zasiłki rodzinne, dodatki, jednorazowe zapomogi, zasiłek pielęgnacyjny przyznajemy osobom, tutaj tym osobom pobierają rentę socjalną, ponieważ one w stosunku nie mają tego dodatku pielęgnacyjnego. Przyznajemy też świadczenie pielęgnacyjne dla dzieci ze względu na sprawowanie opieki. I dodam, już o czym mówiłam kiedyś wcześniej, wspominałam, że zgodnie właśnie z tym akurat z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego mogą się o świadczenia pielęgnacyjne również ubiegać dzieci na swoich rodziców. To jest świadczenie bez dochodu. I jest to świadczenie, które w tej chwili wynosi 1971 zł, tylko trzeba spełnić ten warunek, że nie można pozostawać w zatrudnieniu, nie można prowadzić działalności gospodarczej, nie można mieć emerytury, renty. Można natomiast posiadać gospodarstwo rolne, bo wtedy się oświadczenie składa o rezygnację z pracy w gospodarstwie rolnym. Ale tego świadczenia my nie możemy przyznać jako wójt, tutaj w imieniu działamy, prawda, w imieniu organu wójta gminy Firlej, tylko osoby składają odwołania i do samorządowego kolegium wyborczego w gminie i takie świadczenia są przyznawane. Ponad 30 świadczeń już dostaliśmy pozytywne decyzje o przyznające. Także to jest naprawdę dosyć wysoka kwota, bo 1991 zł. I też Państwo radni takie informacje będą mieli, bo już kiedyś wspominałam, ale gdzieś te informacje mogą umknąć. Jeśli chodzi o specjalny zasiłek opiekuńczy, też przyznawane jest dla osób opiekujących się członkiem rodziny, legitymujących się o orzeczeniu o starszym stopniu niepełnosprawności, bo to orzeczenie jest wymagane również przy świadczeniu pielęgnacyjnym. I to kwota oczywiście o wiele niższa, bo 620 zł, tylko że tutaj też mogą się wnuki ubiegać o świadczenia na przykład na dziadków, jest ta różnica. Natomiast o świadczenie pielęgnacyjne już wnuki niestety nie mogą się ubiegać. Ale jeszcze przy świadczeniu pielęgnacyjnym dodam, że to orzeczenie w tej chwili, co dostają osoby 500 zł dla osób niesamodzielnych życiowo, prawda? To już jest to kwalifikowanie do tego znacznego stopnia i tym samym to jest ta podstawa i możecie Państwo też się zastanowić, czy może jakieś te osoby by mogły spełnić te kryteria do przyznania. O świadczeniu za życiem dodam tyle, że program za życiem jest realizowany dla tych akurat kobiet, które urodziły niepełnosprawne dzieci. W ubiegłym roku przyznaliśmy takie świadczenie tą osobom po 4000 zł, 8000 zł. Również przyznajemy świadczenia rodzicielskie matkom, które lub ojcom, które akurat do tej pory tylko matką. Nam się akurat taka sytuacja u nas jest, że wynosi ona 1000 zł miesięcznie. Jeśli osoba nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego, to takie świadczenie może otrzymać. Jeśli chodzi o świadczenia rodzinne na koniec 4 kwartału 2020 roku, liczba rodzin wyniosła 325, z tego pobierających zasiłek 230. Płacimy również składki na ubezpieczenie społeczne za osoby, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, którego w ubiegłym roku nie płaciliśmy. Na ten cel, na te składki właśnie, ponieważ mamy tak dużo tych świadczeń, wydatkowaliśmy 229 027 zł. Opłacamy również składki na ubezpieczenie zdrowotne za te osoby, które pobierają te świadczenia. Realizujemy również ustawę o pomocy państwu. O pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Kryterium dochodowe od października jest podwyższone do 900 zł, które uprawnia do ubiegania się o to świadczenie. Wypłaciliśmy te świadczenie na kwotę 251 2720 zł. A kwoty zwrócone przez dłużników w 2020 roku wyniosły 80 235 zł. Z czego przekazano na dochody budżetu państwa 66 332 zł.
i na dochody własne gminy 13 903 zł. Też musimy zgłaszać stan zadłużenia do 5 biur informacji gospodarczej. Oczywiście elektronicznie przekazujemy rejestry dłużników. Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na koniec roku wynosi 3 727 115 zł. Jeśli chodzi o postępowanie wobec dłużników, przygotowujemy wnioski do prokuratury i złożyliśmy w ubiegłym roku 35 wniosków o ściganie za przestępstwo niealimentacji. Program Rodzina 500+. Realizujemy, oczywiście Państwo słyszą, słyszeli, wiedzą, bo w tej chwili trwa przyjmowanie nadal wniosków na świadczenie 500+, na okres świadczeniowy 2021-2022. Przyjęliśmy już około 500 wniosków na nowy okres, ponieważ wcześniej były przyznane świadczenki było w 2019 roku do 31 maja 2021 roku. Jest to kwota 500 zł, tak jak sama nazwa programu wskazuje, choć mówi się, że może być 700. Wypłacono w 2020 roku świadczenia dla 633 rodzin na kwotę 6 277 155 zł. Wiemy, że nie ma kryterium dochodowego. To świadczenie przysługuje do 18 roku życia, więc dlatego takie duże kwoty, bo nie ma tutaj kryterium dochodowego. Realizacja programu Dobry Start. Również realizujemy program Dobry Start, czyli przysługuje świadczenie dla dziecka, które rozpoczyna naukę w szkole. Oprócz tego, że jeśli ktoś ma prawo do zasiłku rodzinnego, dostanie 100 zł, to jeszcze 300 zł. Prawda, przysługuje świadczenie tutaj w ramach tego programu Dobry Start. Płaciliśmy 743 zł w ubiegłym roku na kwotę 222 900 zł. Prawdopodobnie zmiany już od tego roku zajdą. Świadczenie Dobry Start. Już jest projekt, w Sejmie był. Będzie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od tego roku i będzie tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej, a na pewno jakaś grupa osób, przynajmniej 1/5, nie złoży, znając życie, bo zawsze się dzwoni, monitoruje do wielu osób, prawda, żeby złożyć wniosek, żeby nie zapomina. Także jak ZUS, myślę, będzie to realizował, to na pewno by nikogo dzwonić nie będzie. A kwota się zmienia? Kwota prawdopodobnie nie, ale na pewno realizator, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych. No i dziękuję bardzo. Może jakieś pytania? Dziękujemy. Pytanie to są takie szerokie informacje. Dziękuję Pani Kronik. Przechodzimy do punktu kolejnego. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody gminnemu ośrodkom sportu i rekreacji Fileru jako tkwalno zarządzę na oddanie w dzierżawę na okres 3 części nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntu do podziałka nr 2.2270 o powierzchni 11,3150 hektara położona w miejscowości Filej, gmina Filej, stanowiącą własność gminy Filej. Czy panowie radni życzą sobie zaprosić tutaj pana dyrektora GOSIR-u? Nie. To no wszedł. O. Bardzo dobrze. Pan dyrektor ma. Nie życzyliśmy. Chcemy usłyszeć dobrą nowinę. Czyli tak. Też dobrze. Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry państwu. Chciałby pan od nas wydzierżawić działkę. Tak, czyli dokładnie nie ja złożył dotychczasowi dzierżawca wniosek o możliwość przedłużenia danej umowy na dzierżawiony teren. Przedmiotowa uchwała dotyczy przeniesionego budynku dawnej zapiekanki. Jest tak, on był z tyłu, kiedyś jego stan techniczny nie pozwala na dalsze funkcjonowanie ani remont i został przeniesiony w pierwszy tutaj pasaż. Jest to drugi kontener od bramy. To był nowy wbudowany kontener przenośny gastronomiczny. I prowadzona jest tam działalność bardziej cukiernicza, lody, gofry i zapiekanki, jak najbardziej. Do tej pory była umowa zawarta do końca kwietnia, jest teraz. Ona jest tak trochę przesunięta niż inne, bo pobudowany został w maju, znaczy w kwietniu i akurat zazębia się okres 3 lat. Była pierwsza umowa do 3 lat podpisana. I tutaj prosiłbym o radę, o udzielenie takiej zgody na przedłużenie. Znaczy umowa będzie, jeszcze może dodam, umowa będzie na 2 lata podpisana, żeby równo się kończyła, tak jak te wcześniejsze wszystkie umowy gastronomiczne, żeby też nie było takiego przeskoku. Do końca 2022 roku.
jedną uchwałą, żeby tam jest co dwa miesiące się nie zazmieniał. Jakieś pytania? Pana dyrektora? Nie ma. Skoro pan już przyszedł, to panie dyrektorze, w nagrodę proszę o odczytanie uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Firmy jako trwałemu zarządcy na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 2270 o powierzchni 11 hektary 6150 m2 położonej w miejscowości Filej, gmina Filej, stanowiącej własność gminy Filej. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 43 ust. 2 punkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy Filej uchwala co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę trwałemu zarządcy Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Firmej na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat części nieruchomości oznaczonej w miejscu gruntów jako działka numer 2270 o powierzchni 11 hektarów 6150 m2 położonej w miejscowości Firmej, gmina Firmej stanowiącej własność gminy Firmej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy zgodnie z załącznikiem stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Firmej. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję panie dyrektorze. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Czy są jakieś pytania może? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 13 głosów za. Z racji tego, że pan jest, ja bym jeszcze tylko chciał zadać jedno pytanie odnośnie tego weekendu majowego. Oczywiście do 4 maja jest wszystko pozamykane, natomiast jak wiemy, jaka jest sytuacja w weekendy. Czy te szalety są pootwierane, czy nie? Są to i co jest z tyłu za barami przygotowane i będą otwarte dzisiaj piątek. Dzisiaj będą otwarte. I tak, na weekend majowy będzie też duża toaleta czynna. Dziękuję panie. A szlaban? Szlaban, właśnie tu ja jeszcze muszę wyjaśnić, że powiem szlaban. I planujemy szlaban uruchomić na weekend majowy, żeby działał jako parking. Jeśli nie zabronią tego przepisy, muszę się jeszcze dokładnie tego dowiedzieć, żebyś mógł powiedzieć. Każdy weekend jest pełny parking tutaj przy tym. Tak, szlaban, planuję szlaban otworzyć i toaletę. Bo sprzętu nie możemy wypożyczać bazowego. Tutaj są pieniądze. Tak, planuję. Nadmienię może jeszcze, że inwestycja na remont szlabanu będzie wykonana, już prawdopodobnie w weekendzie majowym jest podpisana umowa. Czekamy tylko na podpisanie umowy z bankiem. Trochę bank się opóźnia, dlatego, ale już firma czeka tylko na właśnie termin, żeby sobie podpisano umowę. Ja tylko nadmienię, że 13 głosów było za dzierżawą gruntu panu dyrektorowi Gosie. Dziękujemy panu dyrektorowi. Dziękuję bardzo. Pytanie. Tak, panie wójcie. Ja chciałam tylko dodać, że już podjęliśmy działania, jeżeli chodzi o spisanie umów zlecenia z inkasentami i te umowy będą zawarte od 30 kwietnia do 30 września. Także już tutaj mamy zabezpieczenie, jeżeli chodzi o... Trzy osoby już są. Trzy osoby. No i jeszcze będziemy dostosowywać ten, o którym rozmawialiśmy na komisjach. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo za uwagę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Filej w 2021 roku. Czy jakieś pytania do tej uchwały są? Panów radnych? Nie ma. Odczytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy Filej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Filej w 2021 roku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 11a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt Rada Gminy Chwile uchwala, co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chwilej w 2021 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chwilej. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 13 głosów za. Przechodzimy do kolejnego punktu, który podejmujemy co roku. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kompetencji na terenie gminy Chwilej w 2021 roku. Myślę, że sytuacja jest tak znana wszystkim panom, że po prostu odczytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy Chwilej w sprawie określenia sezonu kupców. A przepraszam, bo ja się zagalopolowałem. Teraz będzie podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Chwilej w 2021 roku. Uchwała Rady Gminy Chwilej w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Chwilej w 2021 roku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne Rada Gminy Chwilej uchwala, co następuje. Paragraf 1. Określa się, że 2021 roku sezon kąpielowy na terenie gminy Chwilej będzie trwał od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chwilej. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Pytania? Nie dotyczy was. No, powinno być. Przystępujemy do głosowania. Panie Janusz, zaciął się przycisk. Podejmij decyzję. O, dziękuję. 13 głosów za przyjęciem uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Chwilej. To jest też uchwała, którą podejmujemy co roku. Jak jest pan Tomek, to skorzystajmy, powie o jakie kąpieliska chodzi. No bo wiem, że jedno jest zamknięte, nie wystąpił. Proszę panie Tomku, udzielam panu głosu. Tak jak pan przewodniczący wspomniał, jest to już uchwała, która od kilku lat cyklicznie się przewija. Zmieniło się w tym roku to, co, o czym wspomniał pan wójt, czyli do 31 grudnia roku ubiegłego, czyli w wyznaczonym terminie do złożenia wniosku, złożyły wniosek dwie instytucje, czyli Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jeleniu i Ośrodek Wypoczynkowy Marta. Więc zajmowaliśmy się tymi dwoma wnioskami, zostały one ocenione pozytywnie, stąd też dzisiaj mamy projekt uchwały. Nie wystąpiło. Taki ten ośrodek nie występuje. Zresztą nie występował nigdy jeszcze o organizację i o wpis do rewizji kąpielisk. Oni się kąpią korzystając z marty kąpielisk. Także zgodnie z przedłożonym projektem uchwały mamy dwa kąpieliska. To jest, tak jak wspomniałem już, będzie kąpielisko organizowane przez ośrodek wypoczynkowy Marta i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Chwilej. Dziękuję panie Tomku, ale proszę, jak już skoro pan jest, to proszę o odczytanie uchwały. Nagrodę. Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Chwilej w 2021 roku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, Dziennik Ustaw 2020 roku pozycja 713 oraz artykuł 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne, Dziennik Ustaw 2020 roku pozycja 310. Rada Gminy Chwilej uchwala, co następuje. Określa się wykaz kąpielisk na terenie gminy Chwilej w 2021 roku. Ustęp 1.
Punkt pierwszy. Kąpielisko przy ośrodku wypoczynkowym Marta. O długości linii brzegowej 15 metrów. Czynne w okresie od 1 lipca 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku. Dla którego organizatorem jest ośrodek wypoczynkowy Marta z siedzibą przy ulicy Czasowej 3, 21, 136 Firmy. Punkt drugi. Kąpielisko Gosir. O długości linii brzegowej 50 metrów, czynne w okresie od 1 lipca 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku, dla którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju z siedzibą przy ulicy Koiny 1, 21136 Firlej. Ustęp drugi. Lokalizacje kąpielisk, o których mowa w ustępie pierwszym, określono w załącznikach graficznych numer 1, 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Firlej. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Dziękuję panie komisarzu. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 13 głosów za. Przystępujemy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzenie przetargu udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej energii elektrycznej. Było to omawiane wczoraj na komisji. Czy panowie chcą, żeby poprosić pracownika, który to tam opracowywał, czy jest, informacje są wystarczające, które zostały udzielone? No nie. Więc przeczytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy Firlej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej energii elektrycznej. Na podstawie artykułu 7 ust. 1 punkt 3 artykułu 10 oraz artykułu 18 ust. 2 punkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy w związku z artykułem 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych Rada Gminy Firlej uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na współdziałanie Gminy Firlej z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu przygotowania i przeprowadzenia wspólnych postępowań przetargowych o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej energii elektrycznej. Paragraf drugi. Upoważnia się wójta gminy Firlej do zawarcia w imieniu gminy Firlej niezbędnych umów i porozumień z zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Firlej. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 13 głosów za. Przystępujemy do kolejnego punktu. Pani Skarbnik w nagrodę na koniec w sprawie, że podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Zapraszam pani Skarbnik. Ciężko będzie. Jest pani usprawiedliwiona. Po stronie wydatków na rezerwę, oświadczono w związku z tym, że jeśli będą uwolnienia pracowników, to były na odprawy, zarezerwowane środki. Następnie dotacje, przyjęcie dotacji na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju i jego wypłatę. To jest jeszcze w kwietniu będzie to opłacone, bo przyszła decyzja właśnie dzisiaj. Jak również zmiana dotyczy przyjęcia do budżetu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację infolinii w sprawie szczepień i transport osób na szczepienia. Tu przyjęłam kwotę 15 tysięcy, to jest w założeniu na 6 miesięcy tego roku, dlatego że to jest refundacja, także dają na bieżąco pieniądze, 1500 za miesiąc styczeń, za pół miesiąca tylko dostaliśmy i na następną infolinię ma być 3000 miesięcznie jest przeznaczone i
występuje się każdy miesiąc z wnioskiem, żeby już nie, co miesiąc nie zmieniać w planach, także to przy założeniu, że będzie to trwało przez okres 6 miesięcy, założyłam 15 tysięcy po stronie dochodów, jak również po stronie wydatków, że takie kwoty będą. I jeszcze jedna zmiana po stronie dochodów i wydatków, to jest wpływ darowizny do spekunów na przeznaczeniu na budowę garażu, który jest realizowany, budowany przy modernizacji strażnicy OSP, przeznaczeniu na świetlicę i tam jest też garaż właśnie budowany i to garaż są budowane. I w związku z tym doszedł załącznik numer 3, to jest inwestycja właśnie budowa garażu OSP. Tam zostały jeszcze im środki z wkład z ubiegłego roku, z ubiegłych lat, ale to będzie po sprawozdaniu, to będzie z nadwyżki budżetowej wtedy przekierowany na i wprowadzony do budżetu i sprawozdania. Jeśli chodzi o wyjaśnienia, to ja miałabym tutaj jeszcze jakieś pytania, niejasności, to proszę. Nie ma pytań, nie ma niejasności. Pani Skarżyn, proszę o odczytanie uchwały. Uchwała Rady Gminy Wieluń z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 212, 239, 264, 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 27/342/2021 Rady Gminy Wieluń z dnia 20 stycznia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok zmienionej zarządzeniem nr 170/2021 Wójta Gminy Wieluń z dnia 22 stycznia 2021 2021 roku uchwałą nr 28/146/2021 Rady Gminy Wieluń z dnia 12 lutego 2021 roku zarządzeniem wójta nr 186/2021 z dnia 31 marca 2021 roku wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 257 252,89 zł. W tym z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej 18 357 zł. Podpunkt 2. Dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju i jego wypłatę 208 895,89 zł. Wpływów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację infolinii w sprawie szczepień i transport osób na szczepienia 15 tysięcy złotych. Podpunkt 4. Wpływu darowizny z OSP-ów na budowę garażu 15 tysięcy złotych. Punkt 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 257 252,89 zł, w tym wydatki bieżące 242 252,89 zł i wydatki majątkowe 15 tysięcy złotych. Paragraf 2. Szczegółowe zestawienie zmian w dochodach ilustruje załącznik nr 1, wydatka załącznik nr 2, wydatkach inwestycyjnych załącznik nr 3. Przy czym po zmianach dochody wynoszą 35 463 985,89 zł. 89 groszy. W tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 10 042 737 złotych 89 groszy i wydatki wynoszą 37 838 985 złotych 89 groszy. W tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 10 042 737 złotych 89 groszy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Pytania nie ma. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą.
Dziękuję. 13 głosów za. Kolejnym punktem naszych obrad, przedostatnim. Odpowiedzi są odpowiedzi na interpelacje, wnioski, zapytania radnych. Pani kierownik, proszę o zabranie głosu. Gdzie można było, tak, jeżeli ktoś miał ochotę uczestniczyć, w odpowiedzi na zapytanie pana radnego dotyczące promocji. Bardzo mnie cieszy fakt, że pan śledzi i zagląda na nasze strony internetowe, na naszego Facebooka, na portale społecznościowe. Mam nadzieję, że daje nam pan czasem lajka albo udostępnia nasze informacje, za to byśmy byli bardzo wdzięczni. I tylko w odpowiedzi na to, jak pan stwierdził, że mocy nie były promowane. Do naszego referatu wpływają informacje na temat imprez bądź wydarzeń, które dzieją się na terenie Urzędu Gminy bądź wokół jeziora. Wszystkie te osoby, nie tylko, zdarzają się też informacje, które wpływają do nas dotyczące pomocy w promocji bądź reklamie różnych ciekawych projektów. Ja tylko powiem, że chociażby Ministerstwo Kultury przysłało do nas takie pismo, żeby zawiesić informacje na temat Święta Chrztu Polski. Fundacja Stella poprosiła o umieszczenie informacji dotyczących projektu Dzielny Samodzielny. Firma, która wykonuje bezpłatne badania wzroku, również zwróciła się do nas z takim zapytaniem. Urząd Marszałkowski przysłał do nas informację z prośbą o zamieszczenie w programie Chroń Pszczoły. Szkolenie dla przedsiębiorców z Agencji Park również przysłało do nas taką informację. Konkursy KRUS-u, czy Urząd Marszałkowski, czy Państwo Związkowe Kultury, na palmy wielkanocną pisankę. Fundacja Narciarska również. Gdybyśmy taką informację od pana dostali, że morsy organizują jakiekolwiek akcje, to gwarantuję panu, że z całą pewnością byśmy to promowali, zrobili z tego relacje i zamieścili również podziękowania za to, że morsy promują inne firmy. W momencie, kiedy uzyskamy taką informację, naprawdę wszystko zrobimy, żeby to się pojawiło na wszystkich naszych portalach społecznościowych, na stronie internetowej i będziemy wdzięczni za to, jeżeli taka współpraca zostanie nawiązana. A poza tym wydaje mi się, że jeśli chodzi o promocję gminy, zamieszczanie zdjęć z jeziora, jak jest to ranek, poranek, jest to naprawdę dobre, ponieważ tych komentarzy, może nie tylko komentarzy, ale odbiorców, mamy te statystyki, zagadnie jest razem ponad 1200-1500 osób, więc gdzieś to się kręci, gdzieś to przebiega. To chyba tyle, dziękuję. Odnośnie projektu. A, okej, dobrze. Jeszcze jesteśmy w trakcie, dzisiaj mija termin złożenia projektu w Funduszu Patriotycznym. Jeden taki projekt został już złożony. Jest on na kwotę, jeśli dobrze pamiętam, 80 kilku tysięcy. Jest to powiązane z tym, że Fundusz Patriotyczny w tych środkach, które jak gdyby zagwarantował, temat przewodni jest wolność po polsku. Został złożony jeden projekt, pamiętamy, niepodległy Firlej. Drugi projekt, który będziemy składać w dniu dzisiejszym, jest prawie na 100 tysięcy. Wkład własny jest maksymalnie do 5%, więc nie są to duże pieniądze. Są to działania, które proponujemy tutaj, jeśli panowie chcą, to mogę powiedzieć, podzielone na 3 bloki. Jeden jest blok bardziej historyczny, czyli rekonstrukcja historyczna plus konkurs wiedzy ogranikalnej plus przetrwanie, czyli taki survival. Drugie jest to bardziej kulturalne, czyli organizacja koncertu plus do tego wydrukowanie śpiewników i wspólne śpiewanie nie tylko patriotycznych, ale piosenki polskiej.
bo pieśni patriotyczne wszyscy znamy, mamy bardzo dobrą też muzykę, jeśli chodzi o polską muzykę filmową, polską muzykę poetycką, którą można łączyć z patriotyzmem. Jest również przewidziany historyczny marsz patrolowy szlakiem miejsc pamięci, które są na terenie gminy Firlej. Tych miejsc pamięci jest, jak dobrze pamiętam, 12. Byłoby to powiązane z kołem historycznym Armii Krajowej, które działa przy bibliotece. Wszystkie te zadania razem połączone, ładnie przekazane, przepromowane, gwarantują nam to, że będziemy mieli też i mieszkańców, którzy zechcą w tym uczestniczyć, i przyjezdnych, którzy chętnie prawdopodobnie na takie rzeczy byliby do nas przyjeżdżać. Warunkiem jest to, że dostaniemy dofinansowanie. Tak, warunkiem jest to, że dostaniemy dofinansowanie. Ja tylko powiem, że dwa projekty, które zostały złożone, jeden na nie podległo, zabrakło nam jednego punktu, chociaż nie do końca zabrakło, bo do tej pory co roku była sytuacja taka, że wnioski, które dostawały 75 punktów, otrzymywały dofinansowanie jak gdyby z góry obligatoryjnie. W tym roku ze względu na dużą ilość złożonych wniosków podnieśli próg do 78 punktów i zabrakło nam jednego punktu. Nie było trybu odwoławczego, żeby można było złożyć. Drugi wniosek, który był pisany do ministerstwa z programu Etno Polska, powiązany z folklorem i z ludowymi rzeczami. Tam zabrakło nam 1,5 punktu, ta sama sytuacja, podniesiony próg punktowy, ale również nie było trybu odwoławczego, także nie mogliśmy złożyć odwołania. To są dosyć wysoko ocenione wnioski w porównaniu z tymi, którzy podostawali po 40 punktów, to tutaj gdyby będziemy czekali na to, czy pojawią się następne jakieś programy, będziemy próbowali aplikować o środki zewnętrzne. Pani kierownik, jeszcze może Pani wspomni o poborze krwi. Jeszcze raz? O poborze krwi. O poborze krwi. A właśnie. Drodzy Państwo, zapraszam w niedzielę wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i Pan Jarosław Krupka, który zgłosił się tutaj do nas właśnie z taką prośbą, czy gmina Firlej chciałaby wziąć w tym udział. Już w grudniu zostało zagwarantowane to, że 25 kwietnia, w tą niedzielę, od godziny 9 do godziny 13 na terenach Gosiru przyjedzie ambulans, w którym będzie prowadzony pobór krwi. Są trzy stanowiska w tym ambulansie. Wcześniej trzeba przyjść, zarejestrować się, tak jak powiedziałam, od 9 do godziny 13. Jest kwalifikacja lekarska, bo nie każdy tą krew może oddać, są to uwarunkowania różnego rodzaju. Ale naprawdę serdecznie zapraszam. Zabieramy ze sobą namioty, nawet w przypadku złej pogody, bo tak coś zapowiadają. Jest otwarty, będzie ośrodek do SIR-u. W pełnym rygorze sanitarnym, w pełnych obostrzeniach będzie przeprowadzona akcja poboru krwi. Naprawdę gorąco zapraszam wszystkich, którzy chcieliby. Tutaj jest jeszcze ukłon w stronę Komendy Policji w Lubartowie. Pan komendant Andrzej Antoniewski zwrócił się do nas z prośbą, jeśli to możliwe, żeby ten pobór krwi w momencie oddawania dedykować bezpośrednio na nazwisko dziecka, które nazywa się Emilia Gębal. Jest to córka jednego z policjantów w Lubartowie, a w tym momencie ma nawrót choroby białaczki limfoblastycznej. Więc w ramach współpracy, jeżeli któryś z Panów bądź z Państwa zechce oddać tą krew, będziemy wdzięczni za to, że będzie mogła zrobić taki dobry uczynek. A tak, jeszcze mamy przewidziany dla wszystkich, którzy oddadzą krew, będzie przygotowany też poczęstunek. Każdy będzie mógł sobie na ognisku upiec kiełbaskę. Koło gospodyń wiejskich w Przypisówce też będzie miało swoje stoisko, gdzie będzie można spróbować. Tak, właśnie. Ciała. Lewek nie będzie niestety. Słucham? Po oddaniu krwi to nieprzewidziane. Ale gorąco zapraszamy, naprawdę. Jeśli ktoś będzie chciał, wiemy, że na pewno będą policjanci z Lubartowa, wiemy, że będą strażacy tutaj z Firleja. Plakaty zostały przesłane do Lubartu 24. Lubartowiak we wczorajszym wydaniu również zamieścił plakat o naszym poborze krwi. Także te portale społecznościowe zostały poinformowane. Dziękuję Pani Kierownik. Pan Piotr już widzę się wyrywa do odpowiedzi.
Proszę, panie Piotrze. Dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni panowie rady, zostało zadane pytanie, dlaczego gmina Chwile nie aplikowała o środki na realizację oświetlenia i instalacje solarne. I chciałem wytłumaczyć tą całą sytuację. Środki, które pozyskały inne gminy z terenu województwa lubelskiego, zostały rozdysponowane w ramach konkursów ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 są dwa takie działania, to jest działanie 5.5 promocja niskoemisyjności i działanie 4.1 wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W chwili obecnej mamy bardzo nagłośnione, że gminy dostały pieniądze i realizują projekty. Natomiast konkursy na te projekty były ogłaszane w roku 2019. Niskoemisyjność, czyli oświetlenie jakieś LED-owe i takie bardzo energooszczędne. Konkurs był ogłoszony do 25 października do 6 grudnia 2019 roku. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii było ogłoszone od 19 sierpnia 2019 roku do 30 września 2019 roku. Żeby składać wnioski w takich projektach, to muszą one być przygotowane. Tego się nie przygotowuje w tydzień, dwa, miesiąc czy dwa miesiące, tylko to jest ciężka praca, gdzie około pół roku trzeba, żeby stworzyć jakąś sensowną dokumentację, która może być złożona do takich konkursów. W 2019 roku nie było jakiejś decyzji jednoznacznej, żeby przygotowywać takie projekty i nie mieliśmy żadnej dokumentacji, żeby można było coś takiego złożyć. O taką odpowiedź mi chodziło. Jak... Dokładnie. I teraz jeszcze chcąc troszeczkę rozwinąć ten temat. Rozświetlony Lubartów, czyli projekt realizowany przez miasto Lubartów. Całkowita wartość projektu, którą miasto Lubartów składało, to jest 1 500 000 zł. Dofinansowanie 1 036 585 zł. Prawie 70% dokłada Unia Europejska do tego przedsięwzięcia. Jest jeszcze jeden projekt na gminie Lubartów, gdzie wnioskowali o 966 127 zł i przypuszczalnie dostali 667 648 zł, też 70%. Co do odnawialnych źródeł energii w Sernikach, całkowita wartość tego projektu to jest 2 779 037 zł, natomiast dofinansowanie, które Serniki dostały, to jest 1 391 113 zł. 50%. Tak, tak. Dla porównania powiem, solary w gminie Chwile, które były realizowane w roku 2017 i 2018, całkowita wartość projektu to jest 5 253 435 zł. Dofinansowanie 4 207 tysięcy. O takich pieniądzach rozmawiam. Rozumiem, że trzeba tworzyć, myśleć o nowych inwestycjach i na pewno o tym myślimy, ale trzeba też się zastanowić, czy budżet jest w stanie coś takiego uciągnąć. Na chwilę obecną realizujemy oczyszczalnię o wartości całkowitej ponad 11 milionów i dofinansowaniu 4 558 tysięcy. Potężna inwestycja. W międzyczasie została zrealizowana jeszcze inwestycja, też z działania gospodarka wodno-ściekowa, budowa stacji ustawienia wody w miejscowości Czerwonka-Gozdów. To wartość inwestycji była 1 187 889 i dofinansowanie do tej inwestycji to było 820 899. Szybko licząc, te trzy inwestycje to jest prawie 10 milionów dofinansowania, także... Ale tego nikt nie neguje, panie Piotrze. Ja tylko zasugerowałem, nie wiedziałem tego 50 na 50 w gminie Serniki, jeśli chodzi o finansowanie tych solarów. Natomiast dofinansowanie wymiany oświetlenia w mieście Lubartów czy w gminie Lubartów, no to sam pan widzi pan, że to jest 70 do 30. Rozumiem. Także ja jako radny i pewnie większość radnych też by się podpisała nawet pod wzięciem jakiejś pożyczki w wysokości 200 tysięcy, żeby ten projekt, że tak powiem, zrealizować. To, proszę państwa, już odpowiem na to pytanie w ten sposób. Samo wzięcie pożyczki potem, to jest końcowy etap realizacji i to ja jest... Wiem, ja wiem, że nie był przygotowany projekt, no bo nie natomiast, było... Natomiast na co chcę zwrócić uwagę?
myślimy o projektach, ale również zabezpieczajmy środki finansowe na przygotowanie tych projektów, nie na realizację, na przygotowanie. Przygotowanie projektu ZOZE to są pieniądze rzędu 100 tysięcy złotych. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak w 2016 roku tutaj w Urzędzie Gminy była kolejka ludzi zapisujących się. Ale ja oczywiście ja jestem tego świadomy i teraz wypowiadam się jako Radosław Ręczary, Ręczara, mieszkaniec gminy Filej. Że ja jestem świadomy, że trzeba przygotować najpierw podkład, żeby potem z tego czerpać. Natomiast tak jak mówię, tak jak Pan powiedział, przygotowanie jakiejkolwiek dokumentacji pod jakąkolwiek działalność to jest czas, to są miesiące, prawda? No ale żeby takie dokumentacje przygotować, to że tak powiem, trzeba mieć jakiś impuls albo no, w cudzym słowie mówiąc, rozkaz, że mamy to robić, no kierujmy się na to i róbmy dokumentację, czy tam powoli zbierajmy dokumentację na to działanie. A oczywiście 19 rok to był taki rok przejściowy, bo zmieniała się rada i tak dalej, natomiast wykorzystanie tych, tak jak mówię, czy fotowoltaniki, czy wymiana tych lamp LED-owych, to jest przynajmniej tak, ze względu mojego jako mieszkańca, to jest coś istotnego. A poza tym, jeszcze wracając do lamp LED-owych, jak z Funduszu Sołeckiego wydajemy na lampy solarne 144 tysiące, tak z tego co pamiętam, no to już byśmy mieli wkład na ten projekt wymiany oświetlenia. Oczywiście to tak jak Pan mówi, to trzeba mieć najpierw przygotowaną dokumentację, żeby coś takiego składać. Ja mówię tylko o tych środkach pieniężnych. Dziękuję. Dziękuję. No proszę Panie Wójcie. Powiedz im. Dziękuję. Przepraszam, Panie Wójcie, można zadać pytanie? Proszę. Panie Wójcie, mogę? Można Pan zadać pytanie? Tak. Pytanie. Panie Wójcie, Pan odnosi pytanie drogi Polaskomorska-Pożaru. To 3,259, tak? No ja nie pamiętam. No to wiem o co chodzi. W jakim etapie, można znajdować projekt? Zgodnie z decyzją Rady Gminy Filej podjętą w styczniu tego roku zostały zabezpieczone środki finansowe na dokumentację projektową. W tamtym roku został ogłoszony przetarg na dokumentację projektową i został wybrany wykonawca. Została podpisana umowa z końcem stycznia tego roku i wykonawca przystąpił do działań projektowych. Została przedstawiona koncepcja przebiegu drogi. Została koncepcja zatwierdzona przez wójta, został przedstawiony projekt podziałów nieruchomości, które trzeba wydzielić do budowy tej drogi. Też to zostało zaakceptowane przez wójta i z tego co wiem, został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla tego przedsięwzięcia i wykonawca wystąpił również do Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie i chyba do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o uzgodnienie włączeń tej drogi do dróg wyższej kategorii. Jeszcze mam takie pytanie, czy w tym okresie padł jakiś wniosek od Rady lub od Pana Przełożonego o przerwanie tej inwestycji? Nie. Dziękuję bardzo. Kiedy możemy jako Rada mieć wgląd, czy możemy mieć wgląd w plan projektu? No oczywiście. To znaczy? Nie wiem, w przyszłym tygodniu. Nie, no na następnej sesji, na komisji. No, oczywiście. Panie Piotrze, jeszcze ja bym prosił, żeby się stosunkować do drogi gminnej. Ja tu muszę spokazać to. Droga na Wódce Rozwadowskiej po wczorajszej informacji, po wczorajszym spotkaniu na komisjach, ponieważ no skoro jest zainteresowanie Rady Gminy, to wydaje mi się, że trzeba myśleć o realizacji tej inwestycji. Przemyślałem sprawę i wydaje mi się, że najrozsądniejszym byłoby próba zabezpieczenia pieniędzy, znaczy nie próba, zabezpieczenie pieniędzy w budżecie gminy Filej na przyszły rok, żeby można było sfinansować wykonanie projektu. Trzeba będzie ogłosić przetarg. Zobaczymy, jakie będą koszty wykonania dokumentacji, no określi to rynek, bo w chwili obecnej trudno wskazywać jaki koszt. Znaczy patrząc po tych cenach, które były w tym przetargu grudniowym na dokumentacje projektowe w gminie,
ponieważ jest tam podział około 70 nieruchomości, które trzeba będzie wydzielić pod pas drogowy, no to liczę, że będzie to kwota około 100-120 tysięcy złotych. O takich pieniądzach na etapie projektowania musimy rozmawiać. Natomiast kwestia wykonania, nie pamiętam, tam jest chyba coś po 800 metrów tej drogi. To też dopiero weryfikacja na podstawie kosztorysu inwestorskiego i przetargu, który zostanie ogłoszony na wykonanie. Dziękuję. Panie Przewodniczący, jeżeli Pan pozwoli, zanim ja zabiorę głos, to jeszcze bym poprosił o zabranie głosu mecenasa, korzystając z tego, że jest tutaj, żeby się odniósł do pewnych kwestii. Także jeżeli Pan wyraża zgodę, to... Tak, proszę. Poprosimy Panią mecenasa. Lepiej słyszałem, panie przewodniczący, państwo witowie, wysoka rado, szanowni państwo. Oczywiście moją rolą jest informować, pomagać od strony prawnej i proszę tak moją wypowiedź odebrać. Chciałem zwrócić uwagę na to, że od tej kadencji rad gminy od 2018 roku uległa zmianie ustawa o samorządzie gminy. Te zmiany weszły w życie wraz z początkiem tej kadencji. Ta zmiana, zresztą nasz statut z grudnia 2018 roku jest skorelowany, objęła także interpelacje i zapytania radnych. Otóż zgodnie z artykułem 24 ustęp 6 ustawy o samorządzie gminnym, jeszcze raz powtórzę artykuł 24 ustęp 6 ustawy o samorządzie gminnym, interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt lub osoba przez niego wyznaczona jest obowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji i zapytania. Nie jest moją rolą tutaj jakby wnikać w utrzymanie tego punktu w porządku obrad, bo moim zdaniem szacunek dla radnych, dla pilność odpowiedzi, dla mieszkańców, którzy nas oglądają, wymaga tego, żeby niektóre sprawy rozstrzygać tutaj na bieżąco, ale moim zdaniem tak należałoby, mimo że ten punkt się nadal nazywa interpelacje i zapytania, które jeszcze raz powtórzę, co do zasady, zgodnie z ustawą i z naszym statutem powinny być kierowane na piśmie, dotyczyły no, takich bieżących spraw, które można ad hoc odpowiedzieć, czy też związanych z pracą, czy z punktami na sesji. To tyle z mojej strony, tak jak mówię, jeżeli czy Pan Wójt, czy wyznaczony pracownik no nie byłby w stanie z tych czy innych powodów odpowiedzieć na dane, nazwijmy to, zapytanie, które jeszcze raz powtórzę, co do zasady powinno być na piśmie, to ma prawo poprosić o to, żeby ono było tak sformułowane i wtedy ma 14 dni, jeszcze raz powtórzę, interpelacje i zapytanie składa się, radny składa to Pana Przewodniczącego, który niezwłocznie przekazuje Panu Wójtowi, który w terminie 14 dni udziela. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie ma już. Pan Wójt jeszcze miał? No ja odpowiem tak. Odpowiem tak. Na rzeczy. W zasadzie Panie Przewodniczący, Szanowne Prezydium, Panowie Radni, Pracownicy, Pani Wójt. Jeżeli chodzi o zapytania Pana Adama, to oczywiście już udzieliłem odpowiedzi. Jeżeli chodzi o drogę gminną na Górce Rozławowskiej, tutaj Pan Piotr odpowiedział. Jeżeli chodzi o te psy, które są problemem, to są jakieś bezpańskie psy, czy to są psy u tej konkretnej osoby, o której myślimy wszyscy, tylko no, nie będziemy tutaj personalnie mówić, kto to jest. To znaczy tak, są to psy u tego właśnie człowieka, co Pan myśli. Tak, to tam... Tylko może ja to wytłumaczę, o co chodzi. Tam się to rozmnożyło, była pies i suka, nie? Zrobiło się 8 sztuk. Po tych 8 sztuk było teraz ponad 20 parę sztuk. Bo są tam suki, nie? No była tam jakaś interwencja policji, może jakiegoś lekarza weterynarii, nie wiem. Część tych malutkich wzięto. I po prostu reszta tych piesków, 8 sztuk dorosłych, zagraża raz, że przejścia przez drogę, bo to jest przy drodze publicznej. Był i wypadek, no, gdzie no niestety zginął pies, ale dobrze, że nie człowiek. I nadal to się nic to nie dzieje. Ja tu trochę interweniowałem i po prostu było tak, że z urzędu gminy przywieźli wolę karny.
No to ja tak się zastanawiam, czy to jest do rozmnażania, czy to jest po prostu do jakiegoś ograniczenia tego rozmnażania. Bo mają łapać mysz. Ten człowiek po prostu sobie nie poradzi, a jest też, jemu kto co da. Dali mu kota, bo dobrze gdzieś tam myśliła, bo przyniósł kota. No i ten kot przychodzi do mnie tam, bo to potem się teraz zamontować. No i mówię, no i tak dlatego tu trochę żartem, trochę tego, no ale myślę, że trzeba po prostu jakąś interwencję podjąć, ze względu na to, że, no mówię, to już chodzi o bezpieczeństwo. Teraz ruszyli dzieci na rowerkach. I te psy, 8 sztuk, wyskakuje takich dorosłych psów. Oni jeden z drugiego atakują, także to nie jest jakiś tam mój wymysł czy coś. No, a on pójdzie na cały dzień, nieraz go zbawią, coś tam się pożywiają. My się uśmiechamy, no bo czasami gdzieś tam może komuś coś się wydaje, że jest śmieszne. Natomiast ja chciałbym powiedzieć, że kwestia zwierząt, tym bardziej bezdomnych zwierząt, jest dla mnie bardzo ważną kwestią i doskonale panowie wiecie, że ja stoję na stanowisku takim, żeby reagować i zawsze, jeżeli są takie zgłoszenia, to reagujemy. No niestety, nie są to tanie rzeczy. Wiemy, jakie są koszty oddania takiego psa do schroniska. Natomiast wiem, że tam zostały podjęte interwencje w celu pomocy temu człowiekowi. Też ten człowiek gdzieś już tam, że tak powiem, prowadził rozmowy w samej górce, czy ktoś by był zainteresowany wzięciem od niego części tych psów, czy tam, żeby je oddać i troszeczkę tak dalej. Troszeczkę poszło. Broń Boże, karma nie została zawieziona po to, żeby się rozmnażały, bo to dla nas jest po prostu kręcenie bata na samego siebie. Natomiast skoro została zawieziona jakaś karma z urzędu, to podejrzewam, że po to, żeby te psy miały co jeść. Tylko i wyłącznie. No ale tak jak mówię, tutaj gdzieś ta interwencja została podjęta. Ja zobowiążę jeszcze pracowników odpowiedzialnych za to, żeby zorientowali się, jak ta sytuacja na chwilę obecną wygląda. Też ten człowiek nie do końca chce się rozstać z tymi psami, więc. Panie wójcie, no jeżeli to jest posesja nieogrodzona, ja wszystko rozumiem, niech sobie te psy... Ja wiem, że panu chodzi o bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, to nie chodzi mi o po prostu, że te psy on lubi, tylko że mówię, żeby się jeszcze nimi opiekował, sobie pójdzie na dzień, na dwa. No i te psy przychodzą do mnie, do sąsiadów, złapią górę gdzieś tam, no to jeszcze tam mniejsze. Ale mówię, jak zaczną, spodnie, nogawice do tego. Tylko chciałem sobie jeszcze, panie wójcie, jedną rzecz zauważyć, że tutaj mam tu załącznik do tej uchwały o tej właśnie bezdomności zwierząt i jest tutaj kwota w wysokości 25 tysięcy przeznaczona na te wszystkie cele, które tam będą realizowane. No ale przypominam, ja broń Boże tam mam też psów sobie i kota, ale mówię, no 25 tysięcy, a fundusz sołecki Wólki jest 15 tysięcy. Także no my tu coś mówię, no jakoś nie przybywa może ludzi, a przybywa tych zwierząt. No jakoś bardzo mała odpowiedzialność jest ludzi, którzy hodują te pieski. Panie Józefie, ale 25 tysięcy to jest na całą gminę, a fundusz sołecki no tak. Jest tylko na Wólkę. No tak, ale ja mówię, no tak dlatego było chyba o 10 tysięcy. Poza tym koszt oddania jednego psa do schroniska to jest koszt około rzędu około 2,5 tysiąca, więc 10 psów jesteśmy załatwieni. A wierzy mi pan, że w ciągu roku jest więcej niż 10. No wiem, bo ja trochę też... Sprawdzimy tą sytuację. Też jeszcze taka mi się, że tak powiem, sugestia nasuwa. No, skoro człowiek jest właścicielem psów, to co nas interesuje jego nieogrodzona posesja? Jesteś ich właścicielem, odpowiadasz za to, prawda? Także... Tak to chyba powinno przebiegać, ale tutaj dobrze, postaramy się pomóc, no jeżeli potrzeba pomocy zgłasza, to pan już nie pierwszy, nie ostatni raz pewnie, ale że jest taka sytuacja, pomoże. Jest taki mieszkaniec, rozumiem, że to w trosce też o niego, to my postaramy się tutaj w jakiś sposób zareagować. No i pan radny Marek Piwowar, tutaj odpowiedzi jeszcze, bo odnośnie pomostów, to już powiedziałem w trakcie sprawozdania działalności, akcje charytatywne, WOŚP, zdjęcia, to powiedziała pani kierownik.
Ja jeszcze tylko mogę dodać co do WOŚP-u, co do akcji, że ja kilkukrotnie prowadziłem akcję WOŚP-u. W tym roku zrezygnowaliśmy z wiadomej sytuacji covidowej. Natomiast od początku rozmawialiśmy z Lubartowym, żeby udostępnili nam puszki. Tak jak tutaj pani Małgorzata powiedziała, te puszki były udostępnione, ale jako sztab Lubartów. I też od razu była z nimi umowa, bo chyba na morsowaniu firmajowskim z Lubartowa była puszka, prawda? Od razu była z nimi umowa, że to oni zadbają o to, żeby byli na morsowaniu, dogadali się z kimś tam z waszej grupy, więc my już tam nie wysyłaliśmy swojego wolontariusza. A że pomagacie, chwała wam za to. Jeżeli chodzi o odpowiedzi, wiem, że padło tam pytanie odnośnie stypendium, które obiecałem, a nie przyznałem. Też tutaj były pytania, ten list, no nie wiem, chętnie ja też bym się zapoznał z tym listem, który został przysłany. No właśnie, mam trochę takich podobnych. Mój pies. To chętnie bym się zapoznał. Natomiast powiem tak, odnośnie zatrudnienia, no ani co do stypendiów, ani co do zatrudnienia nie wpłynęło na piśmie do mnie żadne zapytanie, więc no ja też chyba chciałbym, żeby się odnoszono do mnie z pewnym szacunkiem. Jeżeli takie zapytanie na piśmie wpłynie, no to ja na piśmie odpowiem. Mam na to 14 dni, jak powiedział pan mecenas. Kwestia działki, to panowie doskonale wiecie o tym, że była tutaj pani sołtys na sesji Rady Gminy. Jest to zanotowane, można sobie to obejrzeć. Pani sołtys prosiła o to. Wtedy nie było pani zastępcy wójta. Zebranie sołeckie zadecydowało o zakupie tej działki. 10 osób było na Czerwonce, to całkiem sporo. Natomiast zadecydowało wspólnie, jak jeden mąż, wszyscy podnieśli rękę i powiedzieli tak, chcemy tą działkę. Mało tego, była jeszcze jakaś tam opcja innej działki, no ale oczywiście cena, nawet fundusz sołecki nie przewiduje takiej kwoty, żeby można było zakupić tą działkę, więc to była chyba jedyna opcja zakupu działki, którą mogli podjąć. Chcieli koniecznie działkę. Chcieli mieć miejsce, nie mają takiego miejsca. Chcieli mieć miejsce, gdzie będą mogli coś kiedyś może w przyszłości stworzyć. Pani sołtys tutaj była, wyjaśniała. Panowie, mieliście różne pytania. Czy szerokość się zgadza, długość, czy będzie można coś tam postawić w ogóle kiedyś. Jakiś budynek i tak dalej. Pani sołtys wszystko wyjaśniła. Panowie, żeście zagłosowali. Zezwoliliście na to. Na zebraniu sołeckim nie było pani wicewójt. Nie decydowała o zakupie działki. Pani wicewójt nie wiedziała wtedy, że będzie wicewójtem. Więc moim zdaniem no, takie sugestie w tym momencie, kiedy pani wicewójt jest wicewójtem, no, są po prostu tylko i wyłącznie, przepraszam pani radna, ale bez zasady. Ale panie wójcie, już nie będę tam tego pod kamerami. Może akurat jak te rozmowy były na temat tej działki, to może pan radnego nie było na komisji i na sesji, bo to... Ale nie, był pan radny, na pewno pamiętam, że pan radny miał bardzo dużo pytań. Co tam szerokość na sesji były. Tak, na pewno. Pamiętam, że... Natomiast nie wiadomo, od kogo kupujemy i to później mi dopiero. Ja powiem szczerze, dosyć późno się dowiedziałem. Miał dużo pytań odnośnie tej działki. Także mógł pan pytać. Okej. Okay. Czyli ktoś uprzejmy mi zadzwonił. Panowie, ale tej samej sprawy by nie było, jakbyśmy tę sprawę rozwiązali wcześniej. Z tą działką. Rok czasu się ciągnęło. Dokładnie. Zostało to ustalone na koniec roku. No.
Także tutaj w ten sposób się odniosę do tego. Jeszcze tylko dwa takie malutkie punkciki co do tej sytuacji. Pani radny, pana radnego wybrała grupa wyborców. Panie radny, panią sołtys wybrała grupa mieszkańców. Panią wójt powołał wójt. Ma do tego prawo, prawda? Największy. Nikt tego nie neguje. Dziękuję bardzo. Tyle z mojej strony. Jeszcze na koniec pan mecenas chyba chciał coś dodać. No, proszę. Tak. Panie przewodniczący, szanowna rada. Zapomniałem dodać, prosił mnie pan wójt i proszę to też przyjąć jako informację prawną, żebym się też jeszcze odniósł do, nazwijmy to, pozycji prawnej wójta wobec rady i czy też rady wobec wójta. Od samego początku w ustawie o samorządzie gminnym, czyli od 8 marca 90 roku, ten przepis nie ulega zmianie, jest jeden przepis, artykuł 11a, oczywiście ten jeden, o którym chcę powiedzieć. Organami gminy jest Rada Gminy i Wójt i na pewno nie ma jakiejkolwiek nadrzędności, podległości, czy też, nie wiem, dominacji jakiegokolwiek z tego organu, ponieważ one mają ściśle określone regulacje prawne, tym bardziej, że od 2002 roku wójt jest też wybierany w wyborach powszechnych. W związku z tym, no tutaj na pewno, jeśli gdzieś tam padły, poprosił mnie pan wójt, żeby się do tego strony prawej odnieść, że nie wiem, wójt jest dla rady, czy rada dla wójta, to oczywiście to są organy niezależne, autonomiczne, a przepisy prawa oczywiście mówią, że wójt na przykład musi uzyskać zgodę rady na określone czynności, takie chociażby dzisiaj pewne czynności wójta są wyłączną jego kompetencją, a rada ma oczywiście uprawnienia kontrolne i nadzorcze wobec wójta, ale na pewno żaden z tych organów nie ma jakiejkolwiek tutaj hierarchicznej relacji nad sobą. Dlatego panie mecenasie, bardzo dobrze, że pan mecenas będzie na sesji. To wszystkim nam jest znane, ale proszę to przyjąć jako taką właśnie, nazwijmy to. Ja nie miałem w ogóle na myśli, że ktoś jest nad kimś, tylko że po prostu rada ocenia pracę wójta, jest takie coś jak absolutorium. O, za chwilę będziemy mieli. Usiądę. Tak. Oceniamy pracę wójta, oceniamy zadania, które zrealizowaliśmy albo nie zrealizowaliśmy. I tu nikt nie mówi o nadrzędności. Może ja się tak wypowiedziałem, natomiast nie miałem tego na myśli. Nie miałem tego na myśli, że... Tak że... samo jak panowie oceniacie moją pracę, a ja oceniam pracę swoich pracowników, tak samo waszą pracę oceniają ci wszyscy, którzy nas oglądają i oceniają. Oczywiście, ma pan rację, świętą rację, że ludzie oglądają, także... Najważniejsze są różne rzeczy, które przeszkodzą. Proszę. Panie przewodniczący, panie wójcie, jeszcze mam takie pytanie do pana, a w sprawie tej drogi. Bo tutaj dostałem odpowiedź od pracownika Urzędu Gminy. Pan jest osobą taką decyzyjną, jak pan powiedział wcześniej. A jak pan widzi realizację właśnie tego projektu budowy drogi? Znaczy, no, poddaniu na razie zaplanowania tej drogi. Ja jestem oczywiście pozytywnie nastawiony do jakiejkolwiek inwestycji, którą wyrazicie panowie zgodę, żebyśmy realizowali. Więc jeżeli będzie akceptacja wasza taka i pozwoli na to nasz budżet, po konsultacji z panią skarbnik wcześniej, to ja jestem jak najbardziej za tym. Wódce droga się jak subuda należy. Dziękuję bardzo za informację. Panie Józefie, są pieniądze, jest 70 tysięcy na dni Fileja, 60 tysięcy na Dom Kultury, mamy 130. Możemy je przekierować na drogę na wódkę, na projekt. Pan się też dołoży, panie Marku. Tak. Jestem za. Ma pan pytanie, proszę. Była kartka, to bo będzie opowiedzieć. Ale to jest dużo odpowiedzi, a nie pytanie. No, a długo się nie widzieliśmy. Następny będzie krótki. Mamy następny pokój. Pierwsze podziękowanie do pana kierownik. Jestem gotowy na współpracę. Wyjaśniła pani jak wszystko, więc jestem za tym, żeby pomagać chwilę. Nie robię to w jakiś tam sposób, nie chwaląc się. Czasami jak stoi na podium, stoję w koszulce nocującej firulek,
Jest o tym mówione głośno. To pan jest celem. Pytanie do pana wójta takie, powiem tak, ja u kogo nic wiem, że materiały drożeją, więc nasz wykonawca elewacji już nie krzyczy o podwyżkę? Nie, bo całe szczęście zdążył z zakupem. Powiem tak, przed podwyżką. Materiały idą w takim tempie, że steropią 50% w ciągu jednego miesiąca. No już mamy całkowicie. Czy ktoś jest na miejscu, pani lokal zatrudniony? Bo pani Nogol też była na emeryturę, a nasze sprawy gospodarcze prowadziła. Czy jest ktoś zatrudniony? Będzie wyznaczona kolejna osoba, która będzie prowadzić te sprawy. Od razu pytanie, czy mam to skierować na piśmie? Oczywiście. Oczywiście. Będzie wyznaczona kolejna osoba, natomiast na miejsce pani Nogal nie ma zatrudnienia, ponieważ obsługę bankową prowadzi dla nas bank spółdzielczy. Tu też ktoś to napisał. Nie wiem. Koło wędkarskie, że pan wspomaga. Ja również miałem przyjemność poznać ludzi z firmy Kongre, sklep Pirania Kongiera. Jest to mój kolega, poznałem z panem Rzezakiem, który wspomógł tą akcję. Równiarka wyrobi. Powiem tak, powiedział pan, że pierwsza maszyna, gdybyśmy ewentualnie zakupili, bylibyśmy pierwsze od minut. Może nie ktoś to kupi i nie ktoś to sprawdzi, żebyśmy nie wpadli w jakieś takie... Na te pozwami to... Czyli po prostu... Nie, nie, no, ale słuchajcie, no, testować na nas po prostu. Traktor do wszystkiego się przyda. Ja wiem, z odświeżakami, jak kupimy, do niczego nie służy do dzisiaj, bo to jest tylko gadżet. Ten ciągnik na pewno by się przydał do każdej jednej rzeczy, natomiast... To może bym nie pokazywał panu tego filmiku. Decyzja należy do pana. Tak. Jeszcze kwestia solarów. Do kiedy jest mamy gwarancję? Bo coraz więcej ludzi mówi, że jest uszkodzonych solarów i nie działają. I do kiedy gwarancja? Czyli to też 5 lat. Czyli do tego roku, do końca tego roku. Jeszcze. A, będziemy prowadzić akcję zbierania śmieci, więc chyba może już nie. Ja swoim traktatkiem to załatwię, to tylko chodzi o przyjęcie ewentualnie na przykład. Czyli to na pewno wiem, że będzie. No i następne, nie wiem, czy boby, nie jestem pewny, czy boby polubiły folię, ale następne drewno nam drzewo wywaliły. We wtorek, z wtorku na środek nocy. Panie radny, ja tylko poproszę, że jak będziecie prowadzić tę akcję sprzątania, dajcie znać wcześniej do referatu promocji. Już to my się dogadaliśmy w tak zwanej przerwie. My to oczywiście pokażemy. Zabiorę to Bóg. Najpierw się panu lecę. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na tym kończymy obrady sesji. Dziękuję panu. Dziękuję państwu.